Zakładam, że nikt z was nigdy w życiu nie obudził się w gorszej sytuacji niż ja. No bo wyobraźcie sobie takie coś. Tracicie przytomność, po czym otwieracie oczy i okazuje się, że jesteście przerzuceni przez ramię jakiegoś potwora. Za wami biegnie kolejny potwór, który chce dopaść tego potwora, który niesie was, a wy niekoniecznie chcecie, żeby tamten potwór dopadł tego potwora, który niesie was. Nie wiem, czy to brzmi klarownie, natomiast tak wyglądają właśnie Ettinie podchody. Dawno nie byłem taki oblegany, kiedy niesiony przez Ettina obudziłem się ze strachu potem zlany. Co się wydarzyło? Nie wiem. Kiedy oczy otworzyłem, to w przerażeniu odkryłem, że Ettin nie trzyma. Czy to jest moja, czy mojej drużyny wina, pokazywać palcem nie planuję, chociaż tempo, w jakim biegniemy u przeciwnika, szanuję. Jednak nie z mojego to powodu przez góry cwałujemy, a z powodu Ettinki, przed którą już chyba nie uciekniemy, bo ewidentnie od Ettina o dwóch głowach czegoś samica potrzebuje, że w takim tempie za nami drałuje i ślini się morda jej straszliwa na widok męskiej wersji śmierdzącego Ettina. Pobrodziliście chwilę butami w brudnej wodzie, która prowadzi was korytarzem do większej części jaskini, do jednej dużej komnaty, powiedzmy. I zza zakrętu widzicie, jak Ettin, ten samiec dwugłowy, trzyma tą Ettinkę i zaczyna ją wiązać jakimiś sznurami, żeby się nie ruszała, żeby ją przytrzymać, żeby mu tu nie przeszkadzała. Widzicie, jak nad nimi praktycznie dynda, taka trumna, w której jest ktoś zamknięty, bo widać przez taką małą szparkę jakieś oczy tam w środku. A pod nim jest taki kociołek z ogniem, takim, który podpala po prostu, praktycznie cię podpala. Ogrzewa to. To jest z jakiegoś metalu zrobione, ta trumna, i rozgrzewa po prostu trumnę na tyle, że praktycznie gotuje się ta osoba w środku, jak się domyślacie. Widzicie też trzy ogry po prawej i trzy ogry po lewej stronie, z czego dwa z nich są poobijane, jeden po prawej, jeden po lewej. I widzicie również trzy gnomy, które kręcą się gdzieś pod koniec komnaty. Jedna z gnomek, Mordegardzie, jesteś w stanie ją rozpoznać, co prawda jest cała w jakichś dziurawych szatach, umorusana, ubrudzona, oblana możliwe, że jakimiś alchemicznymi rzeczami, ale to jest twoja mistrzyni. Widzisz też dwóch innych gnomów, których nie kojarzysz, nie znasz ich, ona nie miała żadnych asystentów z tego, co pamiętasz, a oni również wyglądają praktycznie tak samo jak ona. Mają przy sobie kulę, taką u nóg przyczepioną, tak żeby nie mogły uciec, nogi ze sobą też są złączone, a ta kula po prostu ich spowalnia, taka duża, kamienna. I przed nimi są stoły, jakieś alchemiczne tutaj eliksiry, takie stanowisko po prostu, w którym oni sobie tam ważą te eliksiry, coś tam robią. I w tym momencie są odwrócone tyłem do was, tam gdzieś co jakiś czas się trochę bokiem odwrócą, więc wtedy jesteście w stanie zobaczyć ich twarz. Ale jednak główną rzeczą, która przykuwa waszą uwagę, to jest ten przód i Ettiny, które ze sobą po prostu się praktycznie siłują, ale widać, że ten Ettin wygrywa i zaczyna tą samicę Ettina wiązać i praktycznie ją unieruchamia. Razem z wami oczywiście jest Varys, Naira i tych dwóch ludzi też za wami poszło, którzy byli razem z nimi, ale oni nie wyglądają takich, którzy by walczyli, chyba raczej z ciekawości tam poszli, ale będą się raczej trzymać na uboczu z tego, co widzicie, tylko tak zerkają za waszych pleców. Dobra, to ja mam od razu pytanie, czy jest tam gdzieś w zasięgu wzroku, jak tak wyglądamy do tej jaskini, czy widzę swoją torbę gdzieś tam? Jesteście w stanie zauważyć gdzieś z boku, przy jednej ze ścian, po lewej stronie od was jest taka mała wnęka i tam są poukładane, w sumie rozrzucone bardziej, porzucone rzeczy wasze, możliwe, że osób, które tutaj są w niewoli, i też parę innych rzeczy. Tam jest taki miszmasz totalny, ale jesteś w stanie gdzieś zauważyć swoje rzeczy też.
Mordegard od razu wyciąga rękę i chwyta pierwszą osobę, która mu się nawinie, bo tak wiesz, z całej siły nawet nie do końca wiedząc, co robi, i mówi: to Orani! Musimy ją uratować! Kto? Co? Kto? To moja mistrzyni! Tak! Ta gnomka tam! Orani Srebrnopalca! Mój Boże, co oni z nią zrobili? Bokowie! Szybko coś zrobić, bo jak on zwiąże, może ona nam pomoże, czy coś. Czy tam jest miejsce gdzieś, gdzie można podejść bliżej, się schować? Niezauważony? Raczej byłoby bardzo trudno. Jakbyś szedł może wzdłuż ściany, próbując się z nią trochę zlać, znaczy szła, to może by ci się udało, ale tak na środek to już by było ciężej. Bo oni stoją na jakimś wzniesieniu w tej jaskini, bo nad wodą, czy na suchym, czy... Znaczy tak, oni na środku jest taki suchszy teren, on nie jest wzniesieniem, po prostu tam jest normalnie skała, a naokoło jest trochę tej wody, ale ona jest raczej też głębokości, tak jak teraz, że sobie tylko lekko buty tam moczycie w tej wodzie, nie? I też widzicie na pewno, że i ogrowie, i ten Ettin mają przy sobie broń. Ogrowie są aktualnie gotowi praktycznie do strzału, jakby ktoś tutaj się pojawił. No na razie jesteście tak trochę ukryci za ścianą, jeszcze nie wyszliście, więc nie mają czystego strzału, więc dlatego nic. Dobrze, ale wszyscy są skupieni na tym, co się dzieje na środku. Ja bym chciał się podkraść tutaj przy prawej ścianie do tych ogrów, którzy są zwróceni w środek jaskini, patrząc na te Ettiny. Dobra, możesz spróbować. Skradanie sobie rzuć. I jeszcze poproszę od wszystkich na percepcję. To jest 7 u mnie. 10. Percepcja 16, składanie 20. Percepcja 21, składanie 16. Percepcja 23. Emma i Elmenor, wy jesteście w stanie zauważyć, że ten Ettin, ten samiec, nie? Ma jakąś taką poświatę na sobie, jest tak nienaturalnie umięśniony. On jest praktycznie nagi, nie? Więc widzicie prawie jego całe ciało, ma tylko takie szmaty zarzucone, nie? I widać, że te mięśnie, one są jakieś takie bardzo nienaturalne, trochę tak jak prawie jak u kultystów, nie? Coś takiego. Kulturystów. Nieważne, kulturystów też. Czy kulturystów? No to jest ważne. Kulturystów. Jeszcze raz. Prawie, te mięśnie są takie prawie jak u kulturystów. O to mi chodziło, nieważne. Ej, robaczki. Bo tam jest coś nie tak z jednym z tych Ettinów. Porwali moją... Świeci się. Mistrzynie, to z nim jest, nie tak. Dobrze. Przepakowany. Co? Okej, to jak to robimy? Zajmujemy się najpierw ogrami, czy tym dużym? Bo ja tym dużym... Nie. Najpierw musimy zdobyć moją torbę. Bez mojej torby nam się nie uda. Wyeliminujmy... A co jest w tej twojej torbie? Ja mam... Nie uda nam się bez niej, no... Czy to ważne? Ja mam tu lodowe ustrojstwo! Ja tam nie wiem, co ty chcesz z lodami i ustrojstwem robić, tak? Ja potrzebuję zdobyć tamtą torbę. Muszę jedno zaklęcie rzucić, ją wezmę. Dobrze, i możemy działać. To ty ratuj torbę, ty Mordegard walnij swoim lodowym cusiem. Ktoś chce ratować tego ziutka, co się w trumnie jara? Tak, to w ogóle jest? Tak, no. Trumnę. Ja chcę wyciągnąć z torby rękawice, które są odporne na ogień. Z którymi tu przyszliśmy specjalnie w góry. Bo mamy to! Zajebiście! A co to? Rękawice. Każdy ma co ratować. Ogień. No to... A może super, łatwiej? Działa. Łatwiej przewrócić. Co tam jest? Garnek? Gdzie tam jest ogień? Ognisko? Czy tam mam się z garnek z zupą? Taki kocioł i w środku jakby takie ognisko, nie? O to mi chodziło, że tam się kotła pali, nie? No ale ten kocioł też gorący. To nie łatwiej ten kocioł wywrócić. Ale on też gorący. Możemy kocioł wywrócić, tylko on będzie, zakładam, ciężki, a ja zbyt silny nie jestem. A kto będzie tam doskakiwał do tej trumny wiszącej? Ale tylko on ma rękawice. Jeżeli one chronią przed płomieniami, to kto mu pomoże? Znaczy, każdy je może wziąć. No i co, i ja mam sam ten kocioł wywrócić? Nie wiem, jeszcze Mordegard będzie czarował, to ratował torby, jestem ja, Illa, Emma... Gdzie jest Emma? Cholera. No to jestem ja, Illa. Ja chcę spojrzeć szybko w stronę mojej torby i Magic Hand rzucić w tamtą stronę. Mordegard, obejmij zaklęciem ten kocioł. Nie, bo trumna nad tym wisi, to trumna też oberwie, no... Ale to lodowym, no to się ochłodzi.
Ja chcę się podkraść do tego pierwszego ogra. Czy mnie zauważy? Ogra? W sensie ja chcę następny, kolejny ruch wykonać. Jasne, podejść spoko. Bliżej, mu podejść za plecy. Nie zauważysz, żeby ten ogr jakoś specjalnie cię zauważył, jak tak idziesz wzdłuż tej ściany, się praktycznie zlewasz z nią. No więc chcę podejść pod sam za jego tyłek, za jego plecy. Bez problemu ci się to udaje. Dobra. Czy my widzimy Emmę, jak ona się tam Elmenor jest w stanie ją zobaczyć. Czy... Aha, dobra. Oczywiście o, wyciągam Emma. Miecz i kuszę. Co? Ej, ale jest? W ogóle to ja taką ciekawostkę jeszcze tutaj dostrzegłem. Czekaj, może ciekawostkę później. Gdzie jest Emma? No tam, o. Kurwa. Pokazuję mu pod prawą ścianę. Tego miejsca, w którym stoimy. Widzisz taki cień, który tam jest i faktycznie tam w tym cieniu zauważasz gdzieś tam, jak już ci Elmenor wspomniał, Emmę. Ty nie, ale wiesz co, na ciekawostki może przyjdzie później czas, ale mnie coś niepokoi ten Etin, bo on tak ma wcześniej nie wyglądał, jak na niego spojrzałem. A teraz tak wygląda, jak wygląda. Świetnie wytarzał się w tych kałużach tego płynu albo w jakimś gównie. Ja chcę sobie te rękawice wsadzić tak za pasek. Wiesz, tak tylko otworami jakby tymi na ręce, tymi od strony nadgarstków tak za pasek, żeby ktoś mógł tylko podbiec i je wziąć, jakby były komuś potrzebne, albo ja bym miał szybciej do nich dostęp. I wyciągam nunchak, o ile nie szedłem z nim już wcześniej. I też się zacznę skradać, myślę, w stronę Emmy. To też możesz sobie rzucić skradanie. Tylko wiesz, że to jest dosyć trudne, nie? Jasne. I tak zaraz się zacznie, więc. To ja tylko dodam, że... 23. Jak on sobie tam będzie się skradał, to ja chcę się przylgnąć do ściany po tej lewej stronie, tak, i się skupić na tej mojej torbie w końcu. Bez problemu daje ci się skradać, Etra. I co chcesz zrobić, Elmenor, z tą torbą? Rzucić Magic Hand, wysłać tam dłoń, taką lewitującą, żeby ją zabrała i... Nie wiem, jakoś tak idąc cieniem, prawda, ją do mnie przyciągnęła albo przyniosła. Ona nie jest niewidzialna, nie? Bo ona jest niewidzialna tylko dla łotrzyków. Ona jest, wydaje mi się, raczej taka iluzoryczna pewnie, tak? Czyli pewnie jest widzialna, ale pewnie jakaś taka, wiesz... Znaczy, to jest zaklęcie, to jest zwykłym. Niektórzy mają rasowo niewidzialne, chyba Shadarkaje, albo... Nie, no i łotrzyk ten magiczny chyba ma też, albo coś takiego. Ja nie mam. Ja mam po prostu zwykłą Magic Hand. Więc zauważacie, że dwóch ogrów wypuściło strzały w tamtą stronę. I odbiły się one tak, przeleciały przez tą magiczną dłoń i odbiły się po prostu od ściany. Pytanie? No? Czy ten ogr, za którym stoję, czy to jest ten ogr, który jest ranny? Tak, to jest ten ranny ogr, na to ci odpowiem. Więc tak, widzicie te dwie strzały lecące gdzieś w stronę właśnie tej ściany i strony tej ręki i przelatują przez tą rękę, odbijają się od ściany i widzicie, że te wszystkie oczy po prostu i ogrów, i etinów, i nawet te gnomy gdzieś tam, słysząc te brzdęki, się odwróciły i spoglądają w stronę wejścia. Tak? Jak mój ogr zwrócił się w stronę nieważne którą, chcę mu wbić sztylet w plecy, w serce. Znaczy miecz. Możesz to zrobić, dawaj. Czy mam ułatwienie, skoro jest zaskoczony? Tak. Możesz łotrzykować. Ukradkować. Tak. Ukradcić mój życie. Pytasz. Dobrze, że masz ułatwienie, ale nie wiem, nikogo byś nie trafił u siebie. U siebie. No. 15, już ci mówię. Trafiasz. Rzuć sobie na obrażenie. Podwójne, nie? No bo tam ze snika wchodzi. Dobra. Miodzie. 8? 8. I bonus akcji chcę strzelić do niego z bełtu. Z przyłożenia. W tył głowy. Krew gdzieś z jego boku tryska na ciebie po tym cięciu. Czy dalej mam łatwiej, nie? Tak, bo chyba masz na całą tą, nie? 18. Ale i tak nawet te 12 by trafiło, więc spoko. I trafiasz. To jest 9 obrażeń. Widzisz, że pod nim robi się taka wielka struga krwi i ta krew zaczyna spływać gdzieś w stronę tego wyjścia, w stronę twoich towarzyszy. Poproszę inicjatywę.
Na chuj mi te, kurwa, cztery zręczności, jak jestem, kurwa, prawie ostatni. Że mam zajebistą inicjatywę, po prostu, kurwa, pierwsza klasa. Że większość ma taką inicjatywę. Nie, ja mam 18, no najgorzej. O, ja mam 18. Pójdziemy inicjatywą, Elmenor. Co robisz? Widzisz, że wszystkie już... Wszyscy wrogowie się i niewrogowie też patrzą w waszą stronę, gotowi strzelać. No to jako, że już byłem w trakcie tego zaklęcia, tak, no to przyciągam ten worek do siebie w końcu. Jak już łapię go w rękę, to drugą ręką wciskam sobie flet jakby do ust, tak, i zagrywam na nim melodię, tak, rzucając sen na sam środek. Tylko no sen masz ograniczony, nie? Do tam 5 do 8? Możesz rzucić, zasięg, nie? Zasięg to jest 90 fitów. Dobrze, możesz rzucić, dawaj. No to rzucony w takim razie, no. A ja sobie muszę rzucić na... Nie, nie rzucam na nic. Proszę 5, rzucić na 5d8. 32. Nic się nie dzieje. Znaczy jedynie co to możliwe, że w tej trumnie, ale no nie jesteście w stanie stwierdzić, bo praktycznie tam nic nie widać. Mówi się trudno, no. Koniec. Możliwe, że przez chwilę widzieliście po prostu jakąś taką mgiełkę nad tymi Ettinami i w tej okolicy, ona już się zaczęła rozpływać w powietrzu. Ila, co robisz? Jesteś praktycznie pewna, że jak się wychylisz, to możliwe, że zarobisz jakąś strzałą. Dobrze. I wychylam się, bo chcę w nich strzelić. Gadali. Wszyscy, każdy robi co chce, więc Ila wybiega kawałek. Tak, żeby się wychylić troszkę, tak? I strzela w tego Ettina, na którego uwagę zwrócił Elmenor, czyli tego, co się świeci. Chcesz zobaczyć, czy coś się z tym działo. Strzelam w niego. Dobrze, ale jak się wychylasz, to zauważasz, że kolejny dwóch ogrów strzela w twoją stronę. To jest jako ich reakcja, bo oni sobie, wiecie, byli gotowi i tak dalej, nie? Więc jakby... I tak chyba sobie strzelam, żeby nie było. Stopę. Oni mają krótkie łuki, będą strzelać i to jest... Przepraszam, ale krótkie łuki mają krótki zasięg. Krótkie łuki mają krótki zasięg. No ci się wychyla. Ona się wysunęła, 70, 30. Ile... Tyle się wysunęłam, nie? One mają 80 albo 320 stóp. No czyli 320 z utrudnieniem. No ale mogą strzelić. No tak. 11 pewnie nie, a 15? No tak, mam 15 klasy pancerza. Dobrze. 5 HP. Dobrze, czyli kutafon mnie trafił, tak? Tak. Dobrze, to że... było tak. Mhm. To ja wychodziłam, chciałam strzelić w tego Ettina, on wtedy mnie trafił i ja tak strzeliłam, że pewnie sobie skaleczyłam rękę przy okazji. I ten mój pierwszy strzał to skończył się takim, że pewnie sobie przycięłam rękę i on jeszcze mnie trafił, tak? Gdzieś musnął mnie, no bo nie trafił, ta strzała by mnie nie została, jest tylko a! I strzelam drugi raz! Dalej w tego Ettina. Na damage rzucamy, nie? Za pierwszy atak. Tak. Dawaj. Zasady były ustalone. Na siebie. Krytyków. 10! Ej, czemu znowu to samo? Mi się wydaje, że te zasady są za mocne. No. Z tymi krytykami. Jak sobie mogłam cię... Ale one nie są aż tak częste, więc... No... No dobra, przy was trochę tak. Najwyżej potem to zmienimy i pokombinujemy. Dokładnie. 10 HP sobie odpisz. Prawie palec odcięłam. No. To chyba dostałaś po głowie tą cięciwą. Tak, odbiła jej w twarz. Twoja ręka teraz tak kapie po prostu. No, kapie krwią, no bo... Więcej będziesz sobie robić krzywdę nawzajem niż do głowie. Drugi strzał. Trafił czy nie? Drugi strzał, 15. W Ettina. To nie. No i to tyle. Ja się wycofuję. Tam parę kroków do tyłu robię. Ze swoją krwiącą ręką. Więc ta strzała po prostu odbija się jakby od jego skóry, nie? Mhm. I upada gdzieś pod nim. Ja tam się syczę z jakimiś przekleństwami. No, ja będę kończył trud tego ogra, którego już tam napoczęłam. 8? Niestety, ale on odbija to swoim łukiem, który ma w ręce teraz. Ale nie spodziewał się, że zaatakuje go z kuszy wąsa. 26. Trafiasz. W sensie nie krytyk, bo powinienem dodać tam, no, nieważne. By było 24, nie? Bo nie masz łotynia teraz. I to jest 4.
W sensie 26, bo mam jeszcze plus 2, ale nieważne. Okej, okay, dobrze. Okej. Okay. I 4. I jeszcze stoi. Co za dziad. No nie mogę nic więcej zrobić, więc... Wyprowadziłem atak mieczem dla zmyłki i z kuszy. Chciałem go wykończyć, ale... Na twardą skórę. Skubaniec. Ten Etin, nie opisałam wcześniej, ale ma przy sobie taki już pordzewiały, brzydki toporek i coś w rodzaju takiej maczugi z kolcami. Więc on nie ma zasięgowych ataków. Dlatego też zacznie... Przepraszam, czy on skończył wiązać tamtą Etinkę? Tak, skończył. Szybko mu to poszło. No bo on był w trakcie, jak żeście przyszli. Ten Etin po prostu rozpędza się, wbiegając już na teren, gdzie jest chlapa i woda, w waszą stronę. Teraz będzie tura Nairy i Varisa. Varis spróbuje strzelić w tego ogra jeszcze do... Boże, Etina. W tego Etina będzie próbować strzelić, dopóki jeszcze ma te trzy biedne strzały. Jeszcze jednak gdzieś tam koło Ili leży taka ta ogrowa. I druga, którą się zacięła. W sumie tak, lepsze można podnieść. Jeszcze w jakiejś brei zamoczona, jakieś dodatkowe obrażenia. Tu nie. Czy u Varisa się liczy to, że on ma dwa ataki? Tak. Okej. Okay. Więc on trafi tego Etina. Widzicie, że strzała Varisa po prostu trafia gdzieś w brzuch tego Etina. Zatrzymuje się tam i widzicie, jak taka struga krwi zaczyna cieknąć stamtąd i od razu Varis nakłada drugą cięciwę, żeby strzelić w tego Etina ponownie. Ale... Ciekawe... Nie, to się nie będzie zdarzyć za często. Ciekawe, kogo trafi. Chyba Ila przed nim stoi. Stanę, due, rike, fake, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A Ila właśnie, a nie, dobra, nieważne. Tam, co wodźwiedź? Na zewnątrz został. Został na zewnątrz, z niejadkiem. To właśnie miałam to pytać, się zapomniałam. Ja myślę, że po prostu rzucę D4, no bo w sumie może trafić i Rosamundę, i Mordegarda, i Elmenora, i Ile. I Naira. Znaczy, Naira jest bardziej z boku. Naira stoi obok. Co z tego? Dobrze, może być 5, dobrze. Dobrze, to rzucę D10 na pół. 1, 2 to będzie Naira, 3, 4 Ila, 5, 6 Elmenor, 7, 8 Mordegard, 9, 10 Rosamunda. Rosamunda. Żeby nie było, ja robię staty tak, jak mi Julian wysłał. 12 HP odpisz Rosamundzie. Przy trójce, no to... No on ma, no, on ma pierdolnięcie, no co ja mogę poradzić? A podobno jest osłabiony. Tak, no. Nie no, akurat wiesz, no z łuku, no to... On po prostu jest ranny i tak dalej, nie? Ale... Nieważne, dobra. Naira. Myślę, że ona podejdzie kawałeczek, ale nie będzie się napierdalać, bo jest ranna. W sensie nie będzie tam biegła bezpośrednio na tego Tina i dawała się strzelać ogrom. I naszykuje się na to, że jak on tu podejdzie, to po prostu go zaatakuje. I gnomy na razie nic nie robią, no mają też te kule, więc po prostu tam są. Atro? Naira jest elfem, człowiekiem? Człowiekiem. Stara, młoda? Tutaj? 20 lat około wcześniej to, miała, to teraz no 30 tak. Będzie no. Mieć. Okej. Okay. Dobra, moja kolej, tak? Jak widzę, że ten Etin szarżuje do moich towarzyszy, a widzę, że ta Naira się podeszła tylko i nic nie zrobiła więcej, to wrzeszczę do niej: kobieto, nie wahaj się! I podbiegam do niego, wychodząc z mojego ukrycia. Też pewnie mnie zauważył po drodze. I chcę wykonać w niego dwa ataki ogłuszające najpierw. Proszę cię bardzo. I zamachuję się nunczakiem z lewej ręki prosto mu w łeb za 27 na trafienie. To trafiasz. Zadając mu 7 obrażeń magicznych i niech sobie rzuci na odporność. DC 13. Definitywnie nie. Do końca mojej następnej tury jest ogłuszony. Nie może wykonywać akcji, reakcji, poruszać się, rzuty na siłę i zręczność bodajże ma utrudnione. No i nasze ataki są z ułatwieniem.
Więc wykonuję drugi atak. Więc pierwszy. Jak jest ogłuszony, to pewnie trochę opada w tą wodę i trochę cię ochlapuje tą wodą. Po prostu, znaczy oni stoją, mogą stać, oni nie są powaleni, po prostu są ogłuszeni, stoją tacy, ten. Stoją. No, podskoczyłem, myślę, i tym nunczakiem tak zawinąłem, że po prostu poszło po obydwu łbach. Jak kręgle. Dokładnie. Gwiazdeczki się pojawiły nad oboma i wykonuję drugi cios. Już z ułatwieniem 24 na trafienie. Bez problemu. Znowu za 7 obrażeń magicznych. Widzisz, że ta poświata, którą on miał, trochę się tak zachwiała i zaczyna gdzieś popękiwać. Lejcik jest ogłuszony i jak ląduje, atakując go drugi raz nunczakiem, to jeszcze z prawej dłoni wyprowadzam takiego prostego, prosto mu ten w brzuch krwawiący w bonus akcji. Czyli 21 na trafienie. Za 9 obuchowych. Tam, gdzie uderzasz, ta poświata znika i trafiasz już normalnie w skórę. I robisz takiego najprawdopodobniej seniora, o ile przeżyje. O ile widać, to pod tą krwią, w którą mu tam walnąłem po tej strzale potężnej od Varisa. Tak, koniec tury. I te ogry. Trzy z nich, te, które są po lewej stronie, trochę się przybliżą na tyle, żeby mieć czysty strzał i będą strzelać. Dwa z nich w Atro, ale cię nie trafią, więc te strzały po prostu gdzieś, jedna leci obok ciebie, druga się tak po prostu... Zasłaniając się za tym Ettinem, żeby one w ogóle tam przeleciały obok mnie, mnie nie trafiając, a tam teraz mogę sobie tańczyć wokół tego Ettina, jak on jest ogłuszony. A ten jeden strzeli sobie, myślę, w Mordegardę, bo na... chociaż Mordegard też nie był widoczny za bardzo, nie? To w sumie nie, to też w Atro strzeli. Najpierw tych dwóch ogrów po lewej stronie strzeliło w ciebie Atro, ale trzeci tak się zawahał i w ostatniej chwili uznał, że też w ciebie strzeli, nie trafiając cię, więc również udaje ci się ładnie przeskoczyć, tak ominąć tą strzałę w ostatniej chwili. Natomiast ogry, które są obok, niedaleko w sumie Emmy, odłożą swoje łuki, w sensie gdzieś sobie przytroczą, gdzieś tu przewieszą przez siebie. I wezmą swoje takie też maczugi, podobne do tego, co ma Ettin, tylko trochę mniejsze, trochę mniej tych kolców mają, dokładnie. I będą cię atakować, Emmo, skoro jesteś obok. Podejdą do ciebie i trzy ataki w twoją stronę. Powiedz mi, jak będzie atakować ten radny. Dobrze, więc on w sumie pierwszy cię zaatakuje. I to jest 22. Dobrze, trafiam, ale w reakcji chcę użyć riposty. Dobrze, możesz sobie rzucić. I on cię trafia za 9 punktów obrażeń, wbijając ci gdzieś kolce w twoją nogę i wyciągając z powrotem tą maczugę. No i jak on się odsłonił, to ja chcę wbić miecz, koniec miecza w jego twarz. 24. Trafiasz. I obrażenia to są moment. Opisz, jak zabijasz. Oj, czekaj. Obrażeń to jest 15 obrażeń. Mu po prostu rozcinam głowę na pół. Wsadzam tak w rozdziabione usta, taką walną, tak, mnie w stopę. Tylko grymas zobaczył na mojej twarzy. Chyba ostatni widok, który zobaczył, bo wkurzyłem mu miecz w rozdziabioną gębę i pociągnąłem do góry. I ta rzeka, ta woda robi się cała czerwona już. Dwóch pozostałych podchodzi do ciebie, jeden z nich się zamachuje tą maczugą, ale ty już byłaś gotowa na to, że będą się na ciebie zamachiwać, bo widziałaś, że idą w twoją stronę i udało ci się uniknąć, ale niestety przez to, najprawdopodobniej, było 20. No to trafienie. No, więc niestety przez to, że odsunęłaś się od jednego ataku, podchodzisz pod drugiego ogra, który się na ciebie zamachuje i on już cię trafia za 19. Muszę kalkulator. I to był koniec tury. Ogrów, Mordegard. Mordegard w swojej pierwszej akcji dotknie Rosamundy i powie: napraw się! I przywróci jej 2d8 plus 6. Plus 3, bo 6 masz do czarów. A, okej. Nie ma już właśnie jak spierdolić. Okej, 14, więc tylko jeden punkt w zasadzie straciła, nie? Czyli no, tam łuseczka jej się lekko wygięła. Dobrze, robisz,
gdzie dostała tą strzałą. Pięknie. Dobrze, więc ja jako swoją akcję chciałbym tak. Jeśli byłbym w stanie rzucić tę burzę lodową na tych, którzy stoją przy Emmie w ten sposób, żeby jej nie trafić, czy oni po prostu stoją za blisko. To pewnie mogło być trudne. Okej, w takim razie rzucam w tych dwóch, którzy są z lewej strony. Jeśli jestem trzech. Tak, ale trafię tylko dwóch, bo to ma zasięg 20 fitów, więc... Wszystkich trzech. No właśnie, od środka. Od środka. A, dobrze, no to sięgnę wszystkich trzech. Dobrze, no to trafiam wszystkich. I teraz tak, każda osoba wewnątrz musi mieć ten Dexterity Saving Throw i jeśli się nie uda, to 2d8 obrażeń obuchowych i 4d6 z zimna. To jednemu nie weszło, dwóm wszedł rzut obronny, bo 14 sobie sprawdziłam. Dobra, to tak, 2d8. No rzuć sobie. Dobra, 21, tak? Czyli jeden dostał po całości 21, a drugi dostał 10, tamta dwójka po 10? 11, po 11, bo do góry. Po 11, okej. Okay. Więc wyjmuję swoją, wiesz, wspaniały staff of ice, moją magiczną, magiczny przybór, tak? I po prostu mówię, zgincie! Zamienień w sople lody. I tak spadają, ale nie sople, więc tak patrzę z rozczarowaniem, bo takie brybki padły, taki jakby grat, tylko wiesz, wielkości pięści, nie? Tak w tym mam rzeczy pod nosem. Myślałem, że to będą sople. I zauważacie, że ten najbliżej was ogr dostał najbardziej z całej tej trójki. Pozostała dwójka, która jest z tyłu, dostała trochę mniej. Natomiast ostatni, który jest ten najdalej od waszej strony, on wcześniej był ranny, bo tak jak opisał, było dwóch ogrów rannych, jeden po prawej, jeden po lewej stronie i ten z tyłu na końcu to jest ten ranny, który już był. Więc teraz dostając te obrażenia z tych bryłek lodu, dosyć mocno go to rani, mimo że dostał mniej obrażeń niż ten, co jest z przodu. Elmenor. To tak, ja się zbliżę do Neiry. Klepnę ją w ramię, ona poczuje przypływ sił w sobie, tak, trzymuje ode mnie bardowską inspirację, którą dodatkowo może wykorzystać w ramach bitewnej inspiracji, jeżeli taki będzie jej cel. A potem rzucę Vicious Mockery poprzez zagranie na flecie odpowiedniej melodii, tak, w stronę tego Etina, który jest ogłuszony przez Atro. No na wypadek, jakby mu kolejne ataki nie weszły, to żeby on miał utrudnienie w najbliższym ataku. No więc zaczynam jakąś tam króciutką melodię, taką trzy nuty, czy tam cztery, prawda, szybką w stronę tego Etina. On musi rzucić obronny... Mądrość. Tak? Na mądrość. Tak, jak jest oszołomiony, to nie ma jakiegoś utrudnienia? Ma? Ja. Nie, na pewno. Nie ma. Na nie ma? Siłę i zręczność. Musi mieć 13. 13 to jest na wisdom. To pewnie nie, bo one są głupie. Na zero, więc nie. 10. No to jeszcze 1d4 psychicznych łapie. 2. Widzicie, jak jedna z tych głów tak się otrząsa na bok i jeszcze bardziej niż się wcześniej trzęsła. Coś jeszcze robisz, Remener? Jak to takie pieski? Nie, to wszystko. Tak, jak pieski, takie w samochodzie. Ila. Rozumiem, że ten Etin to ciągle jest nieprzytomny, nie? Znaczy oszołomiony. Oszołomiony, przepraszam. Dobrze, w takim razie Ila, mając ranną tą rękę, no to zarzuca łuk na plecy, biegnie w kierunku Atro i dobiega do Atro, to jest taki krótki jeden dystansik, zabiera mu te rękawice z zapasa. Okej, okay, czyli ja tam nie dobiegnę do niego. Znaczy dobiegniesz i weźmiesz przedmioty. Na sprincie, jak chcesz biec dalej z tym, to możesz wziąć... A to dobra, to ja pieprzę te rękawice, ja biegnę tyle, ile mogę, a potem zaczynam lecieć i lecę do Etinki. Ale możesz mieć te rękawice po drodze ogólnie. No bo 70 możesz na sprincie polecieć. Ale ja chcę lecieć, rzucić na siebie zaklęcie. A, okej, tam nie zaklęcie, tylko chcę po prostu biec i zacząć lecieć i polecieć na tą związaną tinkę, bo ona jest teraz, przepraszam bardzo, ona sobie leży związana, więc lecę ją odwiązać i ona będzie ściągać to coś z wiszące w powietrzu.
I ja będę ją rozwiązywać, będąc w powietrzu. Ja nie opadam, przypomnę. To nie jest takie zaklęcie, tylko... Tylko jak masz 70, no to nie dolecisz. Ale jeszcze ona lewitowała. Dużej. Ale ja lewituję. A ile ty masz wtedy? Lewitacją 60 stóp. A, no to 120, to spoko. Przebiec se, no. Więc tak, ja biegnę tam i w pewnym momencie jak biegnę, tak zaczynają moje nogi się unosić i odlatuję do tej Ettingi. Emma. Wypijam potkę w mojej akcji. 2d4 plus 2. Nie, wypiłem potkę 4d4 plus 4, przepraszam. Bo mam spoko. Taką. Kupowaliście, tak. I znaleźliście chyba też nawet. Mogło być lepiej. No masz więcej niż połowę, więc... Bonus akcji chcę zrobić odstąpienie w stronę atru. To bzium. Więc wycofuję się, obserwując moich przeciwników. Brodząc w tej wodzie. Dobra, ten Ettin no teraz nic nie zrobi, bo jest dalej oszołomiony do końca tury atro. Tak? Dobrze rozumiem to, nie? Tak. No. Więc on dalej sobie będzie stać tak głową, w sumie głowami obiema. I teraz Varys, mając do dyspozycji jeszcze strzałę jedną i dwie leżące na ziemi, to strzeli najpierw jedną z nich z ułatwieniem w stronę Ettina, trafiając. I Varys również przebija się tym jednym strzałem z łuku przez tą skorupę, która otacza tego Ettina. I ta skorupa już tak całkowicie jakby znika z jego ciała. I strzeli drugim strzałem, podchodzi do jednej z tych strzał, które gdzieś Ila wcześniej opuściła, tą, którą się zraniła, bierze ją i będzie nią strzelać. Niestety, ale... Ale ta strzała akurat trafia gdzieś w wodę obok tego Ettina. Być może po prostu on się trochę zachwiał, poruszył po tym poprzednim strzale, przez co Varys źle wymierzył i mu się nie udało. Naira, czując, że ma teraz szansę, podbiegnie do tego Ettina i również go zaatakuje. Ma swój miecz, który jej daliście w ręce. Będzie się nim zamachiwać. Dwukrotnie trafiając, robiąc najpierw zamach bardziej od dołu, później od boku. I ona bierze oddech prawie jak przy tym, jak kojarzycie wojowników, którzy biorą oddech, żeby po prostu wzmocnić swoje ciało. Ale ona po prostu zamachuje się ponownie dwukrotnie w tego potwora. Jednym z ataków trafiając. Jeszcze nie zabijając. Twardy skurwiel. 6 ataków i go nie zabiła? No. Pierdolam. 4 ataki. Więc widzicie po prostu, jak ona robi mu pełno takich rys, szram tutaj na brzuchu, tutaj na udzie, tutaj na ręce i to zaczyna tak ta krew tryskać po prostu naokoło wszystkich ochlapując, którzy są obok, czyli Emme, Atro i Neire i ta woda robi się po prostu krwisto-czerwona. Już ten, w ogóle nie widać wody w tej krwi. Ale on jeszcze stoi, jeszcze oddycha. Atro. Jeszcze dycha, tak? A tak... Pewnie ledwo, czy tak? Ciężko. Jeszcze ma siłę podnieść swoją maczugę, tak? Dobra, to ja będę chciał w takim razie, jak on na końcu mojej tury następnej, znaczy tej tury na końcu, przestanie być ogłuszony, to ja jeszcze raz mu pierdolnę, po prostu podskoczę tam do łbów, spróbuję go ogłuszyć ponownie jednym atakiem. To jest trafienie? Tak jest. Zadające 7 obrażeń i znowu. I nie rzuca na kondycję. Z utrudnieniem? Czy nie? Nie, na siłę i zręczność dobra nie może. 15. No to ja mam ST 13, DC 13, więc zdał, więc go nie ogłuszyłem tym atakiem. No, ale mam następny, przy czym skończyła mi się kij, skończyła mi się moja wewnętrzna moc, więc wykonuję normalny atak następny. On dalej jest ogłuszony, no 25. Czy 7? No, co jest, kurwa? Czemu dzisiaj, że te same rzuty wszystkie? Same dwójki, kurwa, rzucam na tym nunchaku. Jesus. I w bonus akcji będę chciał mu walnąć jeszcze z pięści w którejś to krwawiącą ranę na jego wielkim brzuchu. To jest 25. To jest za 6 obrażeń. Obuchowych tym razem, nie magicznych. Zaskoczę cię, ale on jeszcze jakimś cudem stoi. Przestaje być ogłuszony w tym momencie. Tak, widzicie, że otwiera swoje oczy szeroko.
I już zamachuje się swoimi brońmi, żeby was zaatakować. Ogry. Te dwa ogry, widząc, że postać, która koło nich stała, te dwa ogry, które były koło Emmy wcześniej, będą ją gonić, żeby ponownie cię zaatakować. Come on, come on. I oba dotrą do ciebie i rzucę im, czy cię trafią. 13, 11? Nie. Więc oba zamachują się swoimi małymi maczugami w twoją stronę, a ty czując, że słysząc tą wodę, która chlapała za tobą, odwracasz się po prostu i robisz jeden unik, drugi unik, może odbijasz gdzieś swoją bronią ich ataki. Ale zostały jeszcze trzy ogry, które są po lewej stronie. One się przybliżą trochę, ale będą dalej strzelać z łuku. I rzucę sobie D3 i będą D6 w sensie. I tak, 1, 2 Naira, 3, 4 Atro. To daj, pokaż każdemu 4... po jednym strzale i tyle. Nie, właśnie nie chcę. 5, 6 Ema, one nie są aż tak głupie, ciomku. Będą strzelać losowo. Emma. No tak. Więc dostaję to... wszystkie trzy naraz, tak? Dobrze. Tak, chcę cię położyć w pizdu. 23, 21, 10. Dwa trochę. 12 punktów obrażeń. Dwa z tych ogrów strzelają w twoją stronę, Emmo, trafiając cię. I po prostu dwie strzały wbijają się gdzieś w twoją rękę w bliskiej okolicy, czy gdzieś w ramię, robiąc ci rany. A jedna ze strzał śmiga ci gdzieś przed twarzą. Mordekaert. Mordekaert spróbuje wystrzelić dwa razy w Etina, który się jeszcze wbrew wszystkiemu rusza i nie padł. No to D6, tak? I znowu Naira, Atro, tak, Emma? Tak, tak. I te same, dawaj, rzucasz. Dawaj, 5 albo 6. Okej, jasne. 2, czyli w Naira trafiasz. Rzuć sobie obrażenia. 6. Widzisz, że jak ta twoje, ten twój bełt leci, wbija się gdzieś w jej nogę i ona tak trochę na tą nogę tak leci, tracąc na chwilę równowagę, ale zaraz z powrotem staje krew i leci z tej nogi, ale jeszcze żyje, jeszcze oddycha, nic jej takiego poważnego nie jest. Drugi atak. Krzyczę, przepraszam! 13. 13 Vettina nie trafia. Okej, okay, no to w bonus akcji krzyczę Rosamundzie, bierz go! Ona ma... ile ruchu? 40 fitów. To spoko. To jest 9, ale plus, plus 6. To nie. Okej. Okay. Elmenor. Próbowałam, niestety. Elmenor, a widzę, co się dzieje, tak? Po prostu spogląda na tego Etina, tak, i ponownie wygrywa krótką melodię na swoim flecie. Ponownie atakując go Vicious Mockery. Więc rzut na mądrość obronny. No i weszło. Nic się nie dzieje. W takim razie nic się nie dzieje. Czy coś jeszcze robisz? No tak średnio mogę coś zrobić. Zauważyłem, że mam w tej. Zauważyłem, że mam w swojej torbie mydło. Mogę rzucić mydłem w tego ziomka. To zmyję z niego tego to gówno, tą skorupę z gówna. No to jak pozwolisz mi to zrobić, to rzucam w niego mydłem, no. I ono pękło, ta skorupa chyba już. Najpierw byś musiał je spienić w łapkach. No bo woda jest dookoła niego, kurwa, no to sam sobie poradzi, nie? Może się poślizgnie na nim albo coś. No tak podpięte mu tak. Mogę rzucić? Czy akces użyłeś, nie masz rzutu? No wiem, dlatego pytam się, czy mogę. Nie. Po co zresztą? A czy to by było zabawne? Ale nie. Ila? Ja rozplątuję Etlinkę. Rozplątujesz ją i widzisz, jak ona wstaje, łapie gdzieś tą swoją broń, która gdzieś tam swoją broń. Ja coś przy sobie. Jakiś toporek też i... Nie, ja chcę jej krzyknąć, żeby najpierw ściągnęła tą wiszącą trumnę, tylko nie do garnka. Zabiją mi ukochanego! I ona ma cię w dupie. Nie, bane sadomaso. Krzyczy tylko, nie zabijajcie go!
Oni go ogłuszyli! Usiądź na nim! Paniusiu, ja nie zabijam! Packą na muchy, tylko ogłuszam je, nie zabijam. No. Ja tylko chcę się przyjrzeć jeszcze, jak ona już pobiegła, czy bardzo tak, czy ta trumna od spodu to już jest czerwona, czy jeszcze tylko po prostu to... Jest. A już jest czerwona, czyli może tam już jest tylko smażony kurczak. Od środka ale... nic nie słyszysz. Ze środka nic. No dobrze, skoro Ila uwolniła Dinkę, zaatakuję tego ogra pierwszego, który naciera na mnie. I to jest 25 na trafienie. Tak, trafisz. Jest 8 kutych, kuję go gdzieś w mięsień udowy końcem mojego miecza. I w bonus akcji strzelę do niego, w stopę mu strzelę, żeby się obalił. I to jest 23 na trafienie. To jest problemu? To jest 9 obrażeń od strzały. On nie był ranny, więc teraz twoje ataki zadają mu pierwsze obrażenia, więc jeszcze jest całkiem silny, ale widocznie troszeczkę osłabiony. Wsio? Wszystko. Etin. Nie może co 20, bo jestem tylko ciekawa. Nieważne. Ten Etin, widząc obitą przed sobą postać, będzie atakować Nairę najpierw ze swojego toporka. Niestety, ale nie trafiając. Niestety dla niego. Niestety dla was. Nejra zgrabnie unika tego ataku i zamachuje się również swoją maczugą. Ale to już trafi. W Nejra, tak? Tak, też. No mam Nejra czy Naira? Bo... Naira, to się odmienia. Opcje działają, jakby to nie ma znaczenia. Zależy tak, komu się... wygodnie. Tak, zależy, czy się kaszubem, czy... Okay. Widzicie, że Naira tak upada na kolana przed nim, jeszcze się trzyma, tak rękoma się złapała za ziemię, ale już tak się chwieje na boki. Varys ma ostatnią leżącą strzałę obok siebie. Jeszcze jest. Ettinka już jest rozwiązana, nie ma czasem z Ettinem razem tego ruchu? Tak, powinna mieć, sorry, zajebałam się. Miałam zrobić, ale nie. Więc, jeszcze jest tak? Strzała w tyłku Rozamundy. Ale Rozamundy jest przy tym. No. No to chuj. Była strzała. Więc no i parę strzał jest w Nairze, chyba. Nie. A nie, to we mnie nie trafiło. Jeden bełt. Parę strzał jest w Emmie. We mnie są dwa. No Varys to się pewnie teraz podkurwił trochę. Pewnie tak, ale nie widzicie jego wyrazu twarzy, więc... ta Ettinka rozpędza się, biegnąc w stronę waszą, ale nie jest gotowa na żaden atak, nie chce was atakować ani nic. I tak skacze praktycznie uwieszając się na tym Ettinie, przez co no, on będzie mieć trochę ograniczone ruchy i pole manewru. I ona go tak przytrzymuje i mówi, nie zabijajcie go, on jest mój, nie zabijajcie go! I Varys. Varys podnosi tą ostatnią strzałę, która jest już tych ogrów, więc jest trochę mniejsza i trochę ciężej jest ją ten łuk napiąć, ale udaje mu się to. I nawet trafia Ettina, ale nie zabija go jeszcze. No. Widzicie, że Ettin pod naporem tej Ettinki tak upada praktycznie podobnie jak Naira przed chwilą pod jego ciosie, tylko że ma na sobie taką Ettinkę zawieszoną na plecach i ona go jeszcze bardziej tak do ziemi dociąża i tylko powtarza ta Ettinka, on jest mój, swój, a on tak, zabierzcie ją ode mnie! I Naira myślę, że po prostu zrobi odstąpienie stamtąd, podchodząc obok Mortygarda i Elmenora. Atra. No to ja spełnię życzenie Tinki i będę go chciał ogłuszyć, te jego dwie paskudne mordy. Niech się z nim pobawi. Mi to obojętne. Więc wymierzam jeden cios z nunczaków, to jest za 15. Czy mam ułatwienie, że ona go trzyma? Możesz mieć. No to trafiam. Za 8 magicznych. Ogłuszysz. No i go tym jednym nunczakiem po prostu sobie nim dwa helikopterki robię nad głową i po obydwóch paszczach. I on pada pod ciężarem tej Ettinki i rozchlapując tą brudną i jakąś tam fioletowo-zieloną wodę na boki. A ja odbiegnę od niego i stanę za plecami tych dwóch ogrów, którzy biją Emmę, otaczając
jednego z nich, z dwóch stron teraz będziemy bili Semmą. I wykonuję drugi atak w niego. 22. Trafiasz. 7 obrażeń magicznych. Kolejne 7. 7, 7, 7. Obijasz go. No to jak się zamachnąłem tym nunchakiem z lewej dłoni, to jeszcze chcę mu kolanem wyjechać w bonus akcji, tak, w tam, gdzie ludzie zwykle mają wątrobę. Tak, w plecy. To musiało zaboleć. 17. Trafiasz. Za 8 obuchowych. Będzie miał siniaka na wątrobie. No, nawet nie dożyje tego. A no to... No nie, jeszcze, w sensie... jeszcze żyje, ale... A. W sensie tak bym go nie zabił. No, tak. Ale mogę zabić. Dobrze. W sensie chodzi mi o to, że ten, że pewnie nie dożyje tego, żeby poczuć tego siniaka na wątrobie. Już go czuję. A teraz te ogry. Dwa z nich, te, które są wokół ciebie, Atro i Emmo, zaatakują... O, jeden zaatakuje Atro, ten, który dostał od niego przed chwilą, a drugi będzie dalej atakować Emmę. Najpierw ten, co Atro? Bardzo ładnie. Dobrze, że nie mnie. Bardzo ładnie, dawaj. Krytyczek, oh yes. Pierwsze obrażenia w tej walce. Ja bym tego nie ustał. Już ten rzucam. Czyli w sumie podwójne obrażenia. Dobrze. 22. Przyjąłem. I drugi z nich, Emmo. Krytyczna jedynka. Zabija tego rannego. A jak miło. No, cudownie. Atakuje swojego. Znaczy, poślizną się na tym mydle. Oh my god. Ogr, który chciał zaatakować Emmę, zamachnął się tą swoją maczugą. Emma pochyliła się przed tym atakiem i tak się rozpędził, że aż pierdzielnął tego swojego towarzysza w łeb. Po prostu robiąc mu takie... pełno takich dziurawych otworów na twarzy. Wyciąga to i tylko ta krew tak jak... Ale on jeszcze stoi. Co prawda złapał się tak jedną ręką za ten policzek krwawiący i się trochę chwieje, ale jeszcze stoi. Jeszcze zostały 3 ogry, które są po lewej stronie. Jeszcze się przybliżam. One jeszcze będą strzelać, ale się przybliżają. Cały czas do was. Widząc, jak dobrze ich towarzyszowi poszedł atak w stronę Atro, to tym razem zmienią swój cel i wszystkie 3 zaatakują w Atro. Proszę bardzo. O, jeden chyba trafi tego rannego. Albo tego drugiego w sumie. Jeden cię nie trafia, drugi strzela ze swojego łuku, trafiając w... tak, 1-2 to jest ten ranny, 3-4 to ten nieranny. Tego rannego. Za 5 punktów obrażeń i minimalnie zabrakło, jeszcze stoi, ale tak się chwieje, opadł trochę, utrzymał w miarę równowagę i wstał z powrotem ten ranny. A trzeci z nich ma 19 na kości, więc na pewno cię trafi. Już ci mówię, ile to będzie. One nie mają minus 1 do trafienia? 18. Nie, one mają, mają, tak, 18. No. To mnie nie trafia, ja i tak mam 19 klasy pancerza. No to cię nie trafia. I strzała leci gdzieś w wodę. Mordegard. Chcę strzelić 2 razy. No najpierw na pewno w tego, który tak już mówiłaś, że się chwieje i zaraz no, wygląda, jakby go liść mógł trzepnąć i on by padł. Dawaj. 16 trafia. Trafiam za 8. Zabijasz. Dobrze. I strzelam w tego, który pozostał. Przy Emmie i przy Atro. 20 też trafia? Za 7. To ten nie był ranny i teraz go ranisz, zadając mu. I w bonus akcji nakazuje Rosamundzie, żeby się rzuciła na tego właśnie pozostałego. Haha, i ona chyba też trafia, bo jak dołożymy, to tak, to będzie 20. 20 trafia, no. Więc po prostu, wiesz, te metalowe pazury tak... spróbują rozorać co nieco i to jest okej, 1d8 plus moje proficiency bonus. Czyli za 7, czyli też ładnie. Dobrze. Aha. Więc robię mu szramę gdzieś na boku. I jak podnosi tą łapę, to tak krew z tych pazurków, tak wiesz, ścieka.
No, a ta woda to tutaj w ogóle już nie jest niebieska ani jeden, tylko jest czerwona. To już nie jest woda. No, to już kurwa jest cała krew. Elmenor. Elmenor podejdzie do lewej strony tego wejścia, w którym oni się ukrywali cały czas, i spojrzy na tych przeciwników, którzy są po lewej stronie jaskini, tak, którzy strzelali ostatnio w Atro, nie trafiając go. Wychyli się delikatnie, tak spojrzy na tego, który jest jego zdaniem najbardziej ranny, i w jego stronę tym razem pośle Vicious Mockery, ponownie przygrywając sobie akompaniament na swojej magiczna flet. Najbardziej ranny jest ten po lewej na samej górze, bo on był już wcześniej ranny i potem został przez Mordegardę zraniony. No to jest 60 fitów zasięgu to ma, więc to trafi. Starczy. No więc do niego. I wisdom. Ale niestety mu weszło, więc otrzepał tylko się trochę. No ale przynajmniej drużyna ma akompaniament energetyczny, tak, zagrany przez Menora, więc wszyscy mają teraz, lepiej się czują, wiesz, co chodzi, nie? Dokładnie. Gra tam elektryczna flet. Jest takie... Ile? Że ja dalej latając sobie, widząc, że mnie ta Etinka zlała i robi swoje rzeczy, to ja chcę podejść do tej trumny i od góry ją otworzyć tam, gdzie jest mniej nagrzana, ewentualnie nawet przez jakieś ubrania. No tak. Próbuję otworzyć tą trumnę wiszącą nad tym garem. Rzuć sobie na zręczność. Może być akrobatyka. 23. Okej, to bez problemu udaje ci się otworzyć to, tak, żeby się nie poparzyć. Bo gdzieś tam, jak zaczynasz ciepło, to już puszczasz po prostu i potem ponownie łapiesz, żeby to tak dobrze odgiąć, a dobrze otworzyć. I po prostu jak zaczynasz to uchylać, to czujesz, że coś zaczyna pchać te drzwi. Czujesz, że po prostu coś zaraz stamtąd wypadnie. Więc w ostatniej chwili udaje ci się po prostu podłożyć ręce pod to i wypada na ciebie ciało jakiejś postaci. Teraz ciężko ci rozpoznać w ogóle, co to jest. To jest jakiś po prostu facet wielkości człowieka, elfa, coś takiego, ale no teraz nie jesteś w stanie mu się przyjrzeć, czym on jest dokładnie, tak? Jest cały w jakichś takich bąblach od poparzenia, w jakichś takich szatach, które już mu się trochę przykleiły do tej skóry. Jest nieprzytomny i musisz go zabrać na dół, żeby ocenić, czy jeszcze żyje. Dobrze, więc jak on mi spada na ręce, to on domyślam się, że jest w chuj ciężki, więc to wygląda tak, że ja po prostu bardzo wolno z nim zlatuję. My tak spadamy w zwolnionym tempie. Na ziemię. Z zapachem spalenizny. Możesz sobie rzucić na medycynę jeszcze. Jak wszyscy będą czerwoni od krwi, to ile będzie żółta? Od ropy w kurwa w tych bąblach. Nie wiem kurwa nic. Chyba możliwe, że chcesz tam mu się przyjrzeć i po prostu gdzieś tam w którymś momencie ten jeden z tych bombli faktycznie tak wybucha na ciebie i brudzi ci całą twoje ubranie. Znasz taki bombli, to nie ma chyba, ale... Ila no to kilka z tych bombli i tak... Ona zgon stwierdziła. Tak. Tak. Tak się żyje spalony, bo śmierdzi. Emmo. Zaatakuję tego, który stoi przy nas. Krótkim mieczem, szybkie pchnięcie. Mam nadzieję, szybka śmierć. Ale to jest 11 na trafienie. Nie trafisz. No i w bonus akcji chcę wypalić do niego swoje ręcznej kuszy. Prosto w czoło. 25. Trafisz. To jest 10 obrażeń. Jeszcze nie zabijasz, ale obijesz. On umrze za 5 tury jakieś. Ten Ettin jest dalej nieprzytomny, jest ogłuszony. Ta Ettinka tak wstaje. Z trudnością tak łapie go za ręce i zaczyna tak go tachać w stronę wyjścia. Gdzie ta klatka na niewolników? Czy ktoś jej odpowie? Idziesz w dobrą stronę. Więc ona po prostu go będzie wytachiwać stamtąd. Ale możesz nam pomóc, bo oni ci będą przeszkadzać. Mnie. Nie obudzi się? Nie. To ona tak puszcza te ręce, one robią tak i tak rozchlapują się, chlapiąc na nią. I ona po prostu wie, że ma ten toporek swój, tak patrzy, bierze drugi toporek. I po prostu się, widząc, że wy tam z tym jednym, to ona się na tego najbardziej rannego rzuci najpierw.
Od razu te dwa ataczki i... I oba trafiają. Jeden to jest krytyk. I ona po prostu go miażdży po prostu jednym toporem, gdzieś tam robi mu szramę, a drugim po prostu odcina mu głowę i ona się tak turla po tej wodzie i zaczyna spływać do wyjścia. Ta głowa, nie? W sensie. I ona szykuje się na atak na kolejnego. Varys. Varys nie ma aktualnie broni, więc on podejdzie po prostu do Neiry, żeby jej pomóc i ją opatrzyć, zabrać z tej walki gdzieś dalej, więc oni są wyłączeni aktualnie. Atro. Ja widzę, że... Ja tu biję tego ogra jednego po nerkach, tu ten nagle dostaje strzałą w łeb od swojego sojusznika. No dobra. Tam krzykłem po drodze do tej Etinki. Stoję przy drugim, więc go ponawiam na tarcie. Jak już Emma go dźgnęła, tam go ten Rosamunda chyba naruszyła też trochę. Chociaż nie, to tego drugiego, nieważne. Nunchakiem go walę przez łeb. Zamachuje się 12. Nie trafiasz. Czekaj, trafiasz. 12 trafia od niego. Dobra. Zadając mu 7 obrażeń, no już miałem mówić zanim rzuciłem. 7 obrażeń magicznych. Drugim atakiem 18 trafia. Trafia. To jest kolejne 7. Ja pierdolę, nie, coś jest kurwa popsute. Ty weź sprawdź kartę, czy to by się prawidłowo kostka. Bo to jest D6, z D6 za każdym razem rzucam 2. Raz rzuciłem ósemkę, więc to nie jest coś na karcie. To coś dzisiaj jest z tym rolem, nie jak, tak, bo on rzuca co chwilę to samo. Na ten 7 obrażeń, to tam jest, że ta 2 jest w nawiasie, to jest z D6. To rzuć jeszcze raz, to jest same obrażenie. Nie, dobra. W każdym razie zadaję mu 7 obrażeń z 2 ciosów z nunchaka i odwijam się ponownie kolanem, jemu też w nerkę, bo jemu jeszcze działa. On ryczy w twoją stronę. A ja ryczę w niego stronę, 12 trafia. Trafisz. Za 8 obuchowych. On zaczyna się trochę zataczać już. I teraz one. To ten jeden ogr, co jest obity obok was, robi odstąpienie i chcą od was spierdolić, ale w sumie on będzie spierdalać... będzie spierdalać w tył jaskini. W stronę gnomów. Tak jest, w stronę gnomów spierdala. I tak bokiem bardziej, bo nie chce iść bliżej do Ili, tylko bardziej w stronę ściany, bardziej prawą stroną. A te dwa, które zostały, ten umarł. Widząc, że ta Tinka się na nich szykuje, to zaczynają się wycofywać i również zaczynają spierdalać. One na pełnym sprincie sobie spierdolą. Też bardziej w głąb, starając się ominąć Ile, i one będą bardziej lewą stroną spierdalać. Mordegard, zauważasz, że wszyscy zaczynają spierdalać. W sumie spróbuję strzelić do tego, który jest bliżej mnie. Nie, on jest też ranny, najbardziej. Mm-hmm. Tam ci pozostała 2, która ucieka po lewej stronie, w ogóle nie jest zraniona. Zaklęciem byli zranieni. Fakt. No, to prawie w ogóle. Okej, 12 trafiam. Tak. Za 9. Opisz sobie, jak go zabijesz. Wiesz co, on ucieka i ja po prostu mam jego plecy, tak, jak tarczę strzelecką, więc tak celuję tak, że przeszywam mu serce od tyłu. I on tak w pół kroku naprawdę zastyga i potem się wali ryjem, za przeproszeniem, na ziemię. Jakby coś go poraził. A jeszcze jeden atak. Jeszcze albo Zamunda i tak nic nie zrobi, chyba że podbiegnie gdzieś. Tak. Pozostała 2 jest od ciebie no całkiem mocno oddalona na 100 fitów, więc chyba z utrudnieniem już, czy nie? Jak tam masz? 25 ruchu, więc... Ty chcę właśnie podejść troszkę bliżej. 18. Bez problemu trafiasz? Za 11. I teraz powiedz mi, którego? Jeden z nich jest trochę bardziej obity, ten bliżej ciebie? No to w tego, który jest bliżej, po prostu dlatego, że jest bliżej. To piszę. I jeszcze krzyczę do Rosamundy, strzeż Orani, żeby jej nikt przez przypadek nie zaatakował. I Rosamunda zaczyna biec do mojej mentorki. Elmenor. Elmenor
poproszę ja ciebie. No na tą chwilę to on za bardzo nic tutaj nie może zrobić, więc... On myślę dołączy do reszty drużyny swojej w takim razie na środku sali. Tak, no widzę, że tam ci przeciwnicy już gdzieś tam uciekają, tak, no to po prostu pozostanie z nimi w grupie, będzie się rozglądał dookoła, to znaczy co tu jest w ogóle ciekawego jeszcze, co widzi dookoła, co tam, nie wiem, leży gdzieś, jakieś może ciekawe rzeczy są. Dobra, to po prostu percepcję sobie rzuć. 13. To skończymy walkę i cię opiszę może, czy chcesz... Okej, nie, Elmenor się będzie, jeżeli teraz będzie jego, wiesz, grupa, w sensie Atro, Emma, Mordegard będą się gdzieś tam posuwać dalej do przodu, to on będzie szedł z nimi. A okej, okay. No bo tam w tym miejscu, gdzie wcześniej były twoje rzeczy, no to widzisz, że jest kilka ciekawych przedmiotów, jakieś, na pewno jakieś ciekawe bronie, ciekawe tutaj jakieś rzeczy, które wyczuwasz od nich jakieś takie magiczne, magiczną energię trochę, nie? To będzie pierwsze miejsce, w które on się uda, jak już uznamy, że jest bezpieczny. Od razu zadeklaruję po prostu, że jak się zrobi bezpiecznie, to on w pierwszej kolejności idzie tam. Ila. Dobra, po tym jak Ila coś zrobiła niechcąc temu biednemu facetowi, uznała, że on prawdopodobnie nie żyje, to celuję sobie w najbliższego z tych ogrów. I pierwsze co robię, to zakładam na niego Hunter's Marka, czyli robię jakieś znaczki w powietrzu swoją ręką, a potem tą ranną ręką naciągam łuk i strzelam. Ten na dole jest bardziej ranny, to masz na przykład tego. Dobrze, strzelam w bardziej rannego. Baby krytyk. Nice. Za 11. I Hunter's Mark za 14. W tego rannego. On się chwilę potyka, jak... Moja strzała tak wali mocno, że go tam aż przysuwa. Dokładnie. Robi tak kilka kroków do przodu. Tak. Dobrze, i zaraz cisnę drugi atak. Też trafia. Trafia. Za 11. Zabijasz. Zabijam. Dobrze, czyli po prostu strzała jedna, która go wytrąciła do tyłu, a potem poleciała zaraz druga, która go dobiła. No, pierwsze, co zrobię w następnej swojej turze, jeżeli jeszcze do niej drugi dotrwa, to przeniosę tego Hunter's Marka na tego ogra obok. Wszystko. Emma. Ja chcę podbiec mniej więcej za ile kawałek na środek tej jaskini i chcę się rozejrzeć, gdzie te ogry chcą uciekać. Rzuć sobie na percepcję. 21. Zauważasz, że nie ma tam żadnego przejścia z tyłu, więc musiały mieć jakiś inny powód, dlaczego uciekają w głąb stąd, a tutaj, a nie w drugą stronę. Okej, okay, to tyle. Ettinga, ona będzie próbować dogonić tego ogra. No ale na razie w tej turze go nie zaatakuje, tylko będzie przy nim, więc jak będzie spierdzielać, to przywali. Atra. Ja wykorzystuję akcję na sprint, po prostu spinam się i biegnę całym impetem na tamtego ogra, który ucieka. Więc dobiegnę prawie do niego. Będę 10 stóp od niego. Mam 40 stóp, więc trochę mi brakło. Ten ogr olewa całkowicie to, że ta Ettinga jest obok niego i będzie bieg w stronę tych wszystkich, do przodu dalej. Dobiega gdzieś do pierwszych, znaczy może tak, najpierw Ettingi atak. On nam go zaatakuje, trafiając jednym ze swoich toporków. Trochę osłabiając tego ogra, ale on jednak dalej ucieka, zostawiając za sobą taki krwawy ślad. On dobiega do prawie, że tego miejsca, gdzie są te wszystkie alchemiczne półki rzeczy, i będzie strzelać z łuku w tamtą stronę, bo jeszcze jest kawałek od tamtej strony, więc sobie strzeli. W tamtą stronę, czyli? W stronę tych alchemicznych półek. Aha. Wyjmuje gdzieś z boku taką trochę inną strzałę,
niż wcześniej strzelał. I naciąga cięciwę. Puszcza tą strzałę, ale ma jakiegoś pecha trochę, bo ta strzała przelatuje idealnie między tymi wszystkimi eliksirami, które są na półkach i robi tylko tak, że wlatuje w tą wodę za tymi półkami i słyszycie tylko takie css. I widać taki dymek z tyłu. Mordekarz. No, chcę podbiec 25 fitów i strzelić do tego, który zrobił to cst. Proszę bardzo. No, i chyba ten. I prosto w mentorkę. Chyba tak. Ewidentnie, zabiję ją, było mi dopisane. Zaczyna mentorkę, ja nie jest za bardzo, linii, bardziej na Atro. Na linii strzału jest Ila, Emma, Atro i tak. Ewentualnie jeszcze ostatecznie Tinka, ale to tak... No Ila, Emma, Atro. No, rzucę D6, 1, 2 Ila, 3, 4 Emma, 5, 6 Atro. Dawaj, Femme. Dobrze. Atro. 5. Obrażenie. Strzelam i krzyczę, nie! Przepraszam, Atro, nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje! Strzelam tylko do sojuszników! A kurwa! Tylko tak się echem roznosi po tej jaskini wielkiej. Przepraszam! I spróbuję jeszcze raz strzelić w tego gnojka. Może tym razem mi się uda trafić w niego, a nie w kogoś z ekipy? Dawaj, dobij. Trafię aż 14. Za 8. On po prostu zaczyna bardziej krwawić i... Haha. Dalej stoi. Rosamunda się przybliża też o 20... O 40, bo ona ma ruchu 40. Przybliża się do Orani i też no, do krańca tej jaskini. Jak nic więcej nie robi, może 80 mieć, nie? W buff akcji sprintować. Mhm. No to myślę, że tam spokojnie podejdzie. Do tego Etina też trafi? Do Ogra, tak. Też dobiegnie. Okej, okay, dobra, no to... Ale nie zaatakuje go, nie? Wiem, nas... ale chociaż się zbliży na tyle, żeby go w następnej akcji siapnąć tam. Pozwól. Tak jest. Elmenor. No to tak jak deklarowałem, tak? No on się powolutku będzie zbliżał. Powiedzmy z Mordegardem będzie chodził, no ale już widzi, że sytuacja jest w miarę opanowana. Oni tam strzelają do tego Ogra, on spieprza, gdzie raki zimują, więc Elmenor się będzie powolutku od nich odłączał. I szedł w stronę tamtej magicznej aury, która go przyciąga. Ile? To ja po przyniesieniu Hunter's Marka na tego, co ucieka, no to strzelam w tego, co ucieka. Trafiam. Tak jest. Za 11. Za 16. Moja strzała po prostu śmiga tam w niego i teraz strzelam zaraz drugi raz. Dawaj. 12 i też D6, nie? Z tego opisz sobie, jak zabijesz. Dobrze, no to po prostu tak jak z poprzednim. Sięknęła jedna strzała, zaraz naciągnęłam, sięknęła druga, gdzie po prostu pewnie idealnie w oko, jak on tam wyglądał i tak idealnie wbiłam się w oko i przybiłam w drugą stronę. Po prostu on tylko tak jak stał. O! No i tak padł. Na plecki. I Ila była z siebie zadowolona. Przyszła na koniec i dwa ostatnie usiekała. Emo, ty zauważysz na pewno tam po środku, jak stoisz, że jest tam ten człowiek w bąblach leżący. Jak na niego zwracasz uwagę, też możesz sobie rzucić na medycynę. Ale nie chcę. To nie musisz. Ja mogę chcieć się wrócić do tego gościa i tak popatrzeć na niego. Bo ja jestem przekonana, że on nie żyje. Jak widzę, że się wszystko ucichło, tylko no Etinka głośno tam stąpa, to też obracam głową, patrzę, ogarniam, co się dzieje. Widzę, że Ila się pochyla nad tym gościem, którego wyciągnęła, całego w bąblach. To chcę tam podbiec i rzucić na niego okiem, faktycznie. Ty, Atron, chyba jakoś tak nie żyje. Jeszcze jak go dotknęłam, to coś mu tu w tych bąblach, wie? Bogowie, co mu zrobili? I chcę ocenić jego stan. Medycyna. 18. Więc zauważasz, że on jeszcze żyje. Co prawda jest dosyć w stanie prawie że agonalnym. Musiał długo tam być, ale jeszcze oddycha.
I nawet jak tak przybliżysz się bardzo do niego, to zauważysz, że on tak delikatnie coś porusza ustami, ale nie ma na tyle jeszcze siły, mocy, żeby cokolwiek zrobić, ale jest taki, no, bardzo ledwo żywy. On jeszcze dycha. Co? On żyje. Co? Serio? Tak. Przysuń się, Adro, dobra. I ja tak podchodzę do gościa i chcę tą magiczną, srebrną mgiełką podleczyć go kierującym. Emma się siądzie. Wyciągać sobie strzały z ręki. Może się jakoś tam opatrywać. Prowizorycznie. Zauważysz, Ilo, że ten mężczyzna zaczął oddychać już na tyle, że nawet ty jesteś w stanie to dostrzec. Że już robi takie głębsze oddechy. Trochę z tych bąbli mu się zmniejszyło. Nie zniknęły całkowicie. To było zbyt mocne, żeby to całkowicie magią wyleczyć. Ale możliwe, że potrzebuje jeszcze chwili, żeby się obudzić, ale będzie w stanie odzyskać tą przytomność. Czyli żyje, nawet mu trochę pomogłem, ale tak nie wygląda to dobrze. Nie wygląda, ale będzie żył, tak? Będzie żył, będzie żył. No, ty to trochę go wyliczyłam. Widzisz, te najpaskudniejsze bąble to mu ściągnęłam. Okej, okay. Ja chcę obejrzeć, ile od stóp do głów, czy ranna jest też? No jestem, sama się zraniłam. To widzę tą rękę, tak? Tak, ona jest taka skrwawiąca, taka poszarpana. A, widzę, że ci trafili. A, ale no, myślę, że się... Tak, trafili mnie, tak! To w tą rękę, tak! Dobra, ja się oglądam, gdzie jest Emma, widzę, że w sumie siedzi 10 stóp ode mnie. I chcę do niej podejść. O, bogowie. Wszystko... A, nie będę pytał, czy wszystko dobrze, widzę, jak jest. Pomogę ci. Chcę pomóc Emmie się opatrywać. Co robi w tym czasie Mordegard? Mordegard w tym czasie podbiega do swojej mentorki i wiesz, no chce ją, nie wiem, no uściskać, podnieść do góry. Ona jest mniejsza od niego, więc... Ciężko będzie ci ją podnieść do góry, bo ma tą kulę przyczepioną do nogi. No to usiłuje, ale to rzeczywistość mnie ten... Okej, okay, w każdym razie mówię, o Rani, co się stało? Jakim cudem tu wylądowałeś? Szukałem cię tak długo i nie mogłem cię znaleźć. Co ty tu robisz, Mordegardzie? Jak dobrze cię widzieć pod takim czasem? Ona cię tak zaczyna macać, tak wiesz, po twarzy, tak cię głaszcze, tak przytula. I tak, o, jak dobrze, że żyjesz i tu jesteś. Cieszę się, że przyszedłeś mnie uratować. No, ktoś mówił, słyszałem, że właśnie mogłabyś być w tych okolicach i wiesz, szukałem cię i do nikąd to nie prowadziło, a potem cię zobaczyłem w tym cholernym lustrze, jak siedzisz taka uwięziona, a potem były tropy, które mówiły, że w górach możesz być. Tak się cieszę, że cię znalazłem. I wiesz, też, misiaczek, zdejmijmy z ciebie to cholerstwo. W jakim lustrze? Dobra, nieważne, później będzie na to czas. Tak, zdejmijmy to i odpocznijmy trochę, potrzebuję. Tak. Trzeba rozpocząć. Ale opowiem ci wszystko później. Jak ja się cieszę, że wszystko u ciebie dobrze. A jak ja się cieszę, że ja cię odnalazłem. I wiesz, zaczynam się rozglądać z jakimś młotem albo czymś takim, żeby ten skucie... Masz ten toporek na pewno, bo Ettinka porzuciła toporek od Ettina, ale on będzie ciężki. A ewentualnie jest trochę jakichś takich mniejszych, nie wiem, może jakieś dłuto, coś takiego znajdziesz. To okej, okay. No to rozglądam się, wiesz, i chcę uwolnić wszystkie te małe Trochę ci to zejdzie, ale dasz radę to zrobić, nie? Po jakimś czasie. Elmenor. Ty idziesz się przyjrzeć Jestem. Tym przedmiotom. Tak. Ja sobie tam stanę pod tą kubką, czy czym to tam jest i będę po prostu to wszystko sobie oglądał, dumając sobie pod nosem, co to jest i do czego się może przydać. O ile coś tam jest ciekawego. Tak, na pewno znajdujesz dwa amulety. Znajdujesz taki bardzo ładny kapelusz. Kilka jakichś klejnotów tam jest też pomiędzy tymi rzeczami. No i trochę takiej zwykłej broni i jakichś takich innych pierdół, takich ekwipunkowych, nie? Okej, okay, ale co... Czy jestem w stanie stwierdzić, co mnie tutaj tak przyciągnęło?
magiczną aurą. Ty czujesz, że któryś z tych przedmiotów jakoś tak, nie wiem, pozytywnie wibruje, jak się do niego zbliżam. Śpiewa. On lubi te klimaty, że jak coś pozytywnie wibruje, więc... Jest jedna rzecz. Rzuć sobie na wiedzę tajemną. 18. Skupiasz się po prostu na tym, co tam odczuwasz. Na początku tak zastanawiasz się, czemu w ogóle możesz czuć od tego przedmiotu jakąkolwiek energię. To wygląda jak taki prosty, ręcznie robiony, taki dosyć prowizoryczny instrument. Coś w rodzaju... powiedzmy, wielkości jest ukulele, ale ma wygląd bardziej takiej mini gitary, wykrzywiony gryf, taki jakby to była gałąź, tylko dwie struny i narysowane ma dwa ptaki, które wyglądają trochę jak takie żurawie narysowane, no w sumie bardziej takie wyrzeźbione, nie? Wiecie, takie są szramy, takie dziury, nie? Takie wyżłobienia, o! Takie wyżłobione banjo. Takie ptaki. Banjo? Może? Jak wygląda banjo? Może też przypominać trochę banjo, nie wiedziałam jak wygląda banjo, więc tak najbardziej mi się z tym skojarzyło, więc tak. No od tego o dziwo czujesz taką dużą wibrację, która do ciebie tak przemawia. Okej. Okay. No to sobie podejdę, wezmę to do ręki i tak sobie poplumkam na tych stronach. Sprawdzę, czy jest nastrojona w ogóle. Zakładam, że jak leżała gdzieś tam piernięta pod ścianę, to mogła się rozstroić w tej wilgoci. To na pewno. No i też była gdzieś rzucona między te wszystkie pierdoły, więc może być nawet gdzieś trochę uszczerbiona, nie? W sensie to drewienko tak... No zbieram w każdym razie wszystkie te rzeczy, które mi tam przyciągnęły mój wzrok, biorę tą mini gitarkę. Nie wiem, czy ona ma coś, czy mogę sobie ją przewiesić przez ramię? Nie ma, ale myślę, że wśród tych rzeczy, gdzie jest jakiś ekwipunek, to znajdziesz jakiś taki sznurek czy coś, żeby też mógł sobie to przewiesić, tak przywiązać do tego i przywieźć. No dobra, to w takim razie sobie to prowizorycznie tam wiążę, zakładam sobie na plecki i wracam do reszty drużyny. Dobrze, w tym czasie Edtinka na pewno opuszcza to miejsce, którym była, w sensie podchodzi do Edtina, łapie go za ręce, tak jak wcześniej chciała. Dobrze, że go nie zabiliście, dziękuję wam, nie zapomnę wam tego i zacznę go tak wyciągać stamtąd. Jak z nim skończysz, to też go nie zabijaj. Mamy z nim do pogadania. Lepiej nie przychodźcie przez parę godzin do mnie. Idzie. On w takim stanie, to on będzie do użytku? Nie wiem, może jak... Nie wiem. W każdym razie bardzo ładnie sobie, mam wrażenie, poradziliśmy. Przy czym wszystkie ogry nie żyją. To Edtin będzie naszym jedynym źródłem informacji, gdzie poszły te cholerne ogry z tej całej jaskini. I co to był za ich szef, o którym mówili? O, kurwa, ale nie... I tak nie mamy siły teraz ich gonić, tych ogrów całej Watahy. Ja sobie siadam gdzieś tam obok tego śpiącego zbomblowa... No, rannego ziomka i w ciągu sobie ściągam sobie rękawiczkę z łapki i teraz będę sobie bandażować łapkę, znaczy czyścić, bandażować. Jak na pewno, jest... tylko opiszę jeszcze, że ci więźniowie, którzy byli razem z tobą, Elmenor, czyli Nara, Varys i tych dwóch, podeszli do was na środek, żeby też sobie usiąść, odpocząć, widząc, że już zagrożenia nie ma, nie? Jak mogę coś zasugerować, to może teraz powinniśmy sobie odpocząć. Takim... O, no ja tym coś zjadła. Znaczy... Mam sporo mięsa ogrów. No, Smacznego. No, może nie będzie smaczne, ale no, co? Okej. Okay. Nie będę to, nie będę jadła ogrów. Ja tylko mówię, dobra, że... Dobra, mam suszone mięso w plecaku, ktoś chce? No to poproszę. Ale to zaraz, to poczęstuj inny. A ja chcę się wstać na, wyprostować nogi, dalej taki schylony. Po chwili się tak wyprostować. Widzicie, jak mnie jeszcze krwawi... Sporo miejsc mi krwawi. Tak co najmniej 3/4 miejsc mi krwawi. I
chcę podejść powoli w stronę Mordegarda, jak on tam rozkuwa, czy rozkuł już tych te gobliny. Gnomy. Myślę, że Mordegard w tym momencie rozkuwa trzeciego z nich i tak, jest ta Orani, mistrzyni Mordegarda, jest gnom facet i jest gnomka. I w tym momencie Mordegard pomaga wydostać się tej gnomce drugiej razem z tymi pozostałymi domami. One pomagają Mordegardowi, więc idzie im dużo szybciej w tym momencie. Spoko, jakby możesz dać Mordegardowi teraz, bo ja tam mogę podejść za chwilę. Ja chciałam jeszcze dodać jedną rzecz. Elementar, no mów. Chciałem tylko powiedzieć, że jak tam się wszyscy rozchodzą do jakichś tam, nie wiem, zajęć czy czegoś, tak, czy Atro gdzieś tam idzie, to ja bym chciał podejść do Varisa, do Neyry, przycupnąć sobie przed nimi, bo oni zapewne tam ci sobie usiedli, żeby sobie odpocząć. Chciałbym przycupnąć przed nimi, a chciałbym pokazać im jakiś taki znak, nie wiem, ręką, czymkolwiek, co oni tylko mogą zrozumieć, tak, i dopytać się o ten list, który mieli u siebie przy swoich rzeczach, tak, który żeśmy próbowali rozszyfrować. Być może nawet gdzieś tam kawałeczek się odsuniecie na bok i faktycznie oni będą ci tłumaczyć i rozmawiać z tobą na ten temat. Tak, ale ja go przeczytałem. Okej, okay, dobra, tylko mówię, że... Tak. Tak jest. No, więc możemy później... Możemy albo to zrobić... No zależy też, czy ktoś będzie chciał podsłuchiwać, czy nie, więc zobaczymy. Ale to zaraz to ogarniemy, bo chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ila, bo ty siedzisz najbliżej tego faceta. Mm-hmm. I w momencie, jak on zaczął tak już głębiej oddychać, to trochę gdzieś tam mu się przemieściła kawałek ubrania, który miał jeszcze. I zauważysz coś. Zauważysz, że on ma tutaj taki przyczepiony już do tej skóry, nie? Z takiej stopionej, ten medalion. I jesteś w stanie, jak się przyjrzysz tak bliżej, rozpoznać, że to jest medalion z inicjałami LR. Dobrze, to możemy przejść do Mordegarda. Ile tam mu pogardów odzina? Okej, okay, no to wiesz, no, ja pomogę im się wydostać z tych kajdan i z tych łańcuchów i mówię, słuchajcie, no, tej dwójce, podejdźcie tam do moich towarzyszy, oni się wami na pewno zajmą, nie? A sam tak usiłuję, nie wiem, no, wiesz, pomóc tej mojej mistrzyni, pytam ją, czy chce coś do picia, czy może chce coś do jedzenia, czy ma tutaj coś, jakieś swoje rzeczy w tej jaskini, żebyśmy mogli zebrać, zanim ruszymy dalej. I też ją chcę podprowadzić do reszty. I w międzyczasie, wiesz, no, pytając, co się jej przytrafiło, jak długo tu była, czy wie coś więcej o tych stworach, które tutaj, istotach, które tutaj mieszkały, czy cokolwiek może mi powiedzieć. Dobrze, więc jedna z rzeczy, to na pewno oni wszyscy ci bardzo dziękują. Nie będziemy tam opisywać, że o, dziękuję, dziękuję. Oni się przedstawiają też tobie. Więc wiesz, że to jest Farim i to jest Otra, te gnomy, których nie znasz. One z przyjemnością po prostu idą gdzieś sobie usiąść, się oprzeć. Nawet gdzieś może są tutaj przy tych takich alchemicznych tych stołach jakieś takie taboreciki, więc oni sobie na tych taborecikach tak zasiadają, opierając się tak ledwo już tak oddychają, są nawet widocznie bardzo przemęczeni. A twoja mistrzyni, odpowiadając na pewno na część twoich pytań, bo nie wszystkie zajarzyła, bo na pewno jest też przemęczona i widać to po niej. No, nie do końca wiem, jak się tu znalazłam, ale mniej więcej pamiętam. A co oni tu robią? Kazali mi tu tylko pracować i wytwarzać jak najwięcej eliksirów i różnych do walki, żeby się ulepszyć, żeby ich wspomóc. Potrzebowali czegoś, żeby ogry były silniejsze. A jeśli nie robiłam tego, co oni chcieli, to albo mnie zamykali bez jedzenia, bez picia na wiele godzin, czasami nawet na parę dni. I musiałam, bo nie dałabym rady stąd uciec. Wiesz, jak mi tak mówi, no to ja ją, nie wiem, no
przytulam tam ją siłą i tak delikatnie poklepać, bo pewnie jest jeszcze, wiesz, nie najlepsze, więc po prostu mówię, że żeby podeszła, my się nią na pewno zajmiemy i mówię, oferuję jej coś do jedzenia, coś do picia. Na pewno z chęcią skorzystamy z czegokolwiek, co macie przy sobie. Atro, w tym momencie możesz mniej więcej podejść, jak oni sobie rozmawiają. Dzień dobry. Atro. Rozumiem, twoja mistrzyni, tak, Mordegard? Ale masz dzielnych towarzyszy, tak. Mordegard, i ona ci tak znowu mi zapodparzy. Nie, co głupota, niedzielność. Myślę, że mam dzielnych towarzyszy Orani. Atro, przepraszam jeszcze raz. Naprawdę nie chciałam w ciebie trafić. Wiesz, jak to jest czasami. We dworze Warki. Tak, wiem, też walnąłem twoją Rozamundę, jakby nie... Wiem. Nie mam ci tego za złe. To nie przejmuj się teraz. Jeśli mogę wiedzieć, coś konkretnego wytwarzaliście, czy jest coś, co może nam teraz pomóc? Czy to na ogry działa tylko, czy... Nie, czy to jakieś mikstury wzmacniające? To normalne, zwykłe mikstury. Coś na leczenie? Na rany? Czy coś nas tu może zabić? Może tak. A jeśli nie, to ja rozpoznam resztę. Mam nadzieję. Jakby nie chcę, żeby się pani wysilała jakoś mocno teraz, więc... Ona ci wskazuje na jedną z półek. Te mogą, jak wypijacie, wam zagrozić. A pozostałe nie, ale mogą wywołać jakieś efekty, które niekoniecznie muszą być takie pozytywne bardzo, ale nie zagrożą wam. Dziękuję. Ja chcę podejść do tej półki, gdzie są te mikstury, które mogą nam zagrozić. Ja chcę je rozpoznać najpierw. A jak nam mogą zagrozić, to komuś innemu też. Dobrze, to tam rzuć sobie na intuicję, żeśmy robili to na intuicję. To będzie ten długi. To jest 21. No masz DC10 i DC15. Dobrze. To na pewno... Weź mi rzuć jeszcze D20. 16. Dobra. Na pewno jesteś w stanie rozpoznać, że jest tutaj takie z dwa flakoniki z trucizną. Taką do jedzenia, co się dodaje po prostu. Prosta trucizna. Tak, jest. I znajdujesz też na pewno jeszcze jedną, którą można nasączyć broń. I po prostu dzięki temu dodatkowe obrażenia możesz zadać, nie? To z tych takich złych znajdujesz. Reszta, jak zauważysz, to tam są już takie mniej takie z takim działaniem, który by wam się aktualnie przydał, bo bardziej na zasadzie na przykład, chociaż w sumie może by się przydało. Jedno jest takie, co usypia, jedna mikstura uśpienia. I jedna mikstura, która po prostu wywołuje, że tak powiem, problemy gastryczne. I to wszystko z tej półeczki. W którą stronę? Dołem czy górą? Dołem. Okej, dobrze. No i przeszukam też tę resztę tych, co mogą pomóc, tak dalej, nie? Ja tam sobie spędzam trochę czasu. To coś na pewno jeszcze znajdziesz. Pakuję tą prostą truciznę, z trucizną na broń, uśpienia i na rozwolnienie. Też jak najbardziej. Emmo? Co robi reszta oprócz Mordegarda i Atro? Elmenor był przy tych przedmiotach, które, z których wziął wcześniej swoją sakiewkę, tak? Swoją torbę. Potem Elmenor podszedł do was, ale
trochę hukiem, bo poszedł do Wadisa i Neiry i oni są gdzieś tam z boku i rozmawiają. A Ila poza siedzeniem przy tym mężczyźnie? No ja sobie pandażowałam rękę, a tak to siedzę z tym chłopem, ale wszyscy się czymś zajęli, bo chciałam się zapytać, a w sumie nie muszę się pytać, po prostu Ila w pewnym momencie wstanie i sobie tak jak wszyscy się tu próbują zadumować, to ja pójdę po niejadka i tego. I słowo dźwiedzia. Mogę to Emmie mruknąć, jak Emma się rozgląda, co każdy robi. Którą drogą idziesz? Czekaj, czekaj. Ile, którą drogą idziesz? A kurwa, tak, lewa. To jest mocne. Dobra, wiesz, to było tak, że ja chciałam iść, nie? Ale się zbliżam tam do tego wyjścia i słyszę to i tak, kurwa, nie mogę wyjść. To jest takie huchliwe klaskanie. No i się wracam. Ja pierdolę, jesteśmy tu uwięzieni, tak mówię do reszty. No. Bo sam przybiegnie z niejadkiem na plecach, on minął tego te tiny i tam przybiegną. O ile nie zjadł już niejadka. Ile będą na tyle mądre, żeby przejść przez tą ścianę iluzoryczną. Tak. Raczej po prostu się na odłożył i tyle. Bawią się w Berka. Tylko Goblin nie wie, że on chce go zjeść. Tak, niejadek robi... Sowodźwić wafel robi się teraz głodniejszy. Nie wiem, czy już mogę, czy jeszcze coś? Chyba możesz. No to ja się nie rozglądam za bardzo. Tylko oczywiście, skoro Elmenor z Nairą i z Varysą odchodzą na bok, no to idę za nimi. Żeby ich podsłuchać. I chcę zrobić to dyskretnie. To rzucę na składanie. Niezbyt dobrze mi to chodzi, bo 11. Tak, a my możemy sobie rzucić na percepcję Elmenor. Ja mam 10. Neira i Varys są bardzo czujni, więc zauważają, że ktoś się zbliża, więc przerywają rozmowę. Twoja towarzyszka może tego... to słyszeć? Tak się pyta szeptem do ciebie? Nie. Więc jak podchodzisz, Emmo, tam do nich, to zauważasz, że no, może nie całkowicie umilkli. Właśnie, bo w sumie może... możemy prowadzić taką ten. Więc słyszysz, jak Varys mówi, co robiliście tutaj w górach w sumie, poza tym, że przyjście tutaj coś obejrzeć? Dobrze, tak, ja chcę podejść i słyszę taką rozmowę. To chcę normalnie, jak widzę, że mnie zauważyli. Bo raczej jest to zauważalne, że zmienili temat. Chyba, że nie. Myślę, że możesz się domyśleć, że ten... To chcę podejść, normalnie stanąć koło Elmenora i się zapytać, dlaczego odchodzicie na bok. Po prostu chcieliśmy przeprowadzić rozmowę. Spokojnie. No ale to będzie spokojnie, to czemu odchodzicie na bok? Dosyć duży tłum tu jest osób, tak spogląda, patrząc po kolei osób, na każdego. Które was urotowały, a wy odchodzicie na bok. Ale nie uciekamy stąd, nie wychodzimy, nie... No dobrze, ale dlaczego odchodzicie na bok? Nie możemy porozmawiać wszyscy razem. No ale już oczywiście możemy. I on zaczyna... Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Dobra, Emmo, nie ma się co unosić. Po prostu odeszliśmy na bok, dlatego że mamy wzajemnie... Macie, tak, no wzajemnie. Czyli no, razem pracujecie. Nie chcesz słuchać wyjaśnienia, to w takim razie... Ale czyli razem pracujecie. Dla kogo? Nie pracujemy razem. Nie pracujemy razem. To czemu odchodzicie razem, na bok? Słuchaj, mamy swoje sprawy, tak jak i ty masz swoje sprawy, tak? No i interesują mnie wasze sprawy. No ale nas twoje niekoniecznie, tak? Nie wiem, bo chodzisz z nami, dla kogoś szpiegujesz, czegoś szukasz, a mnie interesuje, dla kogo szpiegujesz. Wszystko, co robię, robię w dobrym imieniu, a może tak. Dobrym interesie. Tak, zapewne, tylko ciekawi mnie dla kogo. Dla potężnych ludzi. I tyle. Domyślam się. Cudownie. Ale już jesteśmy w stanie zapewnić panią, że panienkę, że nic groźnego tutaj się nie dzieje, naprawdę. No, super. Chcę się odwrócić i odejść. No i właśnie. W górach jak żeśmy szli tak w poszukiwaniu zaginionych osób, no to była podobna sytuacja. Zdarza się nieraz.
Trzeba zachować trochę większą ostrożność. No i oni wracają, myślę, na razie, żeby nie zbudzać większych podejrzeń. Jak ty się... ale na pewno czegoś się dowiedziałeś i mogę ci to napisać. Nie za dużo, no bo zostało to przerwane. Czyli rozumiem, że raczej wszyscy spotykacie się tam na środku, wszyscy idziecie tam na środek. A powiesz mi teraz, jakie mikstury lecznicze znalazłem, czy później? Dobrze. To tak. Tam jest całkiem sporo, dostałeś ten, to w sumie bez rzutu zrobimy jeszcze dodatkowego. Znajdujesz na pewno dwie mikstury leczące. Jedna ta mniejsza, druga ta większa, czyli 2d4 plus 4 i 4d4 plus 4. I znajdujesz też jedną miksturę siły, jedną miksturę pomniejszenia. To by było wsio. Mikstura czy eliksir? Znaczy, no to w sumie jest tylko eliksir bardziej. Na cały dzień? Czy godziny, czy bardziej 10 tur? Nie, bardziej na godzinę. Na godzinę to jest tylko. Okej. Okay. Widać też wiele pustych takich miejsc, nie? Tam było na pewno dużo więcej tych fiolek, ale już ich tam nie ma, nie? Tam są tylko takie miejsca po nich. Ja myślę, że jak jest jakaś taka skrzyneczka na te mikstury może, czy coś... Na pewno coś będzie. Czy całą półkę wyciągam. Że po prostu te... Bo tam jest w sumie, mam 9 mikstur, więc jakichś flakonów. Więc ja chcę to zabrać na jakieś takie... Teraz będziesz całym alchemikiem. Tak, i zanieść tam do reszty i potem tak. Jeszcze ci tak podpowiem. Zauważysz też na pewno trochę, wiesz... Składników alchemicznych. Składników alchemicznych, tak. Bo no, oni używali tego, robili w trakcie mikstru byli, więc to znaleźłeś trochę. Dobra. Idę do reszty, nie? Czy ktoś jeszcze coś chce, czy wszyscy raczej na środek wracacie? Nie, no ja chciałam tylko powiedzieć, że się przypatruję temu noszyjnikowi, ale raczej nic mi to nie mówi. Mogę się zastanowić, czy mi coś to mówi, raczej wątpię, ale... Możesz. To będzie na inteligencję czysty rzut. 4. No to... Hula wiatr w mojej głowie. Przypalił się ten naszyjnik, jakiś taki... Po prostu zrzuciło to twoją uwagę, bo tak. Przypiekła się i się... Ja już sobie myślę, że gościu nazywa się Larry albo coś w tym stylu. Lady Larry. Larry, Larry. Spotykacie się więc gdzieś na środku i w sumie wszyscy są praktycznie z wami. Mordegard przyprowadził swoją mistrzynię. Jest Naira, Varys. Są pozostałe osoby, które uratowaliście. I no, wszyscy z was też w końcu tam się zbliżają. Ja chcę wyciągnąć ten flakon jeden z tej tacki z trucizną na broń i wręczyć go Emmie. To jest olej na broń trujący. Jak będziesz chciała zatruć swojego wroga, to miej to pod ręką. Nakładasz na miecz normalnie. Chowam do torby po prostu. I jak... Nie wiem, może ci się... Chcesz miksturę pomniejszenia? Po co? Trudniej ci trafić. Ale będziesz mniejsza. Nie tak chcę. Rozmiaru gnoma. Tym bardziej nie chcę. No dobra. Ja sobie resztę, ja to tak wziąłem tak na tacy i teraz plecak ściągam, sobie gdzieś tam rozmieszczam strategicznie w plecaku, żeby się nic nie potłukło o siebie. I żebym jak szedł, to nie było, jakbym wracał z monopolowego. No tak na pewno było, jak szedłeś do tego środka i było dzyń, 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 dzyń. Dziękujemy bardzo wam za ratunek, odzywa się Orani, mistrzyni Mordegarda. Myśleliśmy, że już stąd nigdy nie wyjdziemy. Znaczy, jeszcze nie wyszliśmy, ale jesteśmy bliżej niż dalej. Czy macie podzielić się z nami czymś do jedzenia, do picia, czy nie bardzo? Mordegard się rzuca do swojego, wiesz, plecaka i tam...
Ona bierze od ciebie tam picie, bierze jakąś pewnie rację. Wskazuje na gnomy, które gdzieś tam przysypiają na stolikach gdzieś za nią, bo nie mają już siły. To jest Farim i Otra. Oni, to jest rodzeństwo, które ze mną od jakiegoś czasu podróżowało i które uczyłam. I byliśmy w jakiejś wiosce niedaleko stąd i wyruszyliśmy szukać składników alchemicznych. I wtedy zostaliśmy zaatakowani, a potem obudziliśmy się tutaj. Tak, odpowiadając na twoje pytanie wcześniejsze, Mordegardzie. Ja się zerkam na swoich towarzyszy i tak jem sobie mięso i tak, słuchajcie, kochani moi, a tam ten spalony, tutaj pan taki przypalony, to on ma jakiś nosinik z inicjałami, nie? Mi nic nie mówią, ale czy nie było kogoś porwanego z drogi, coś, ktoś nie mówił? Może wam coś powie, LR jest na wisiorku? No to LR, coś mi to mówi. Ponieważ wiem, że znajomy zaginionego wędrowca, ten, co go w górach porwano, to się Raven nazywał, to ja to mogę powiedzieć. No ten, co porwano go temu gościowi z karczmy, no, w górach, to on się Raven, z tego, co mi wiadomo, nazywał. To nazwisko czy imię? Przezwisko, nie wiadomo. To nie wiem, ale... Czekaj chwila, to jest znajomy zaginiony. Czy ja mogę na intuicję rzucić, żeby... Inteligencja. Czekaj, inaczej. Pomyliłem. To on się nazywa Raven, ten co w karczmie siedział. A ten co zaginął, to się Samur nazywał. A to nie ale... ten. No? On mówił, że on nosi na medalion po zmarłej żonie z inicjałami LR. Podobno miał być to niski facet z krótkimi włosami. No włosów nie ma, a chcę ocenić, czy jest niski. Tak, jest całkiem niski. W sumie włosy może mieć, bo jak on w trumnie, on nie stał w ogniu, tylko tu w sumie... Może mieć nawet, może tam częściowo trochę gdzieś jakieś takie już placuszki mu się zrobiły, nie? Ale ma te włosy. Z krótkimi włosami, ale... jest niski, tak? Tak, tak, całkiem niski. Tak, 1,60 m powiedzmy będzie mieć. To 65. Chyba on. A, no to proszę, jest znaleziony. Znaleziona mistrzni Mordegarda, to taka bardzo miła pani. Tego znaleźliśmy trochę w złym stanie, ale jest. I Tinka znalazła sobie faceta na noc. Prawie praktycznie. O, i Elmenor ma swoją topę. Wszyscy szczęśliwi. Każdy coś znajduje. Nawet bełt Mordegarda znalazł cel w mojej stopie. Ach. Starzy się. Nam dosyć często. Ostatnio. Żeby nie było, Mordegard, nie mam ci tego za złe, po prostu sobie żartuję, tak? Po prostu boli mnie wszystko i chcę sobie trochę ulżyć tym. Nie, spokojnie, rozumiem, gdybyś posłał w moją stronę parę ostrzejszych słów. No, nie wiem, miałem myślane ręce po prostu. Chyba jak zobaczyłem Orani, to wiesz. Nie przejmuj się, naprawdę. Ja po prostu jestem zadowolony, że każdy przeżył. Nie wiem, Atro, chcesz jakieś miksturki, czegoś? Bo widzę, że cię boli. Znalazłem kilka, ale nie, dam radę. Długi odpoczynek, czas leczy rany, tak jak to mówią. Tak też, żeby każdy wiedział, co znalazłem, jakbyście potrzebowali, to mam jeszcze dwa flakony z prostą trucizną, miksturę uśpienia, jakbyśmy potrzebowali kogoś uśpić. Miksturę na rozwolnienie, jakbyśmy potrzebowali kogoś rozwolnić. Miksturę leczenia, miksturę większego leczenia i no to tak ten. Eliksir siły znalazłem, który powinien dodawać siły. Nie wiem, jak dużo tej siły doda i jak długo działa, ale zakładam parę godzin. Może godzinę w sumie, ale no tak. No i pomniejszenia mikstury. To jakbyśmy musieli się gdzieś zmieścić, albo... Z tego, co pamiętam, mechanicznie... Ona chyba zmniejsza AC. Wiesz, że cię trudniej trafić, ale masz mniej obrażeń wręcz, ale z łuku chyba normalnie można walić tak samo.
To sobie znajdę później. No i mikstura, która powinna pomniejszyć. No jakie są efekty pomniejszenia, to... To w sumie będę musiał pogłówkować, ale no... No, to. Wy coś znaleźliście? Bo widziałem, każdy się gdzieś rozszedł. Nie no, ja tylko tego faceta w trumnie. No, ważne, że żyje. Ja znalazłem Morani. No, dla ciebie to najlepiej, Mordegard. Telmenor, coś znalazłeś? Jakiś zaginionych przyjaciół, jakieś mikstury, jakieś ciekawe tomy poezji? Tą gitarkę. O. No, miejmy nadzieję, że się przyda do czegoś. Wyczułem na niej jakąś magiczną aurę, to mówię, wezmę, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja patrzę się na te gnomy i tak rzucam pytanie w ich stronę. Czy te etiny, ogry mówiły coś, cokolwiek, bo ich tu było więcej, zakładam, tak? Słyszeliśmy, że było ich tu więcej, zdecydowanie. Tak, znaczy oni tu przychodzili, wychodzili, głównie przychodzili po eliksiry. A to nie jest ich miejsce takie stałe. Legowisko, tak? To nie tak, jest, nie. To bardziej baza, gdzie my tworzymy im rzeczy. I oni tu przychodzą po prostu się uzbroić, naszykować. I ostatnio było tu bardzo... Bardzo dużo tłumu, co chwilę ktoś wchodził, wychodził i brali co chwilę rzeczy, a potem nagle zniknęli wszyscy. A właśnie, to oni mówili, te ogry, o jakimś szefie, tak? Tak, ale ten tu powinien to wiedzieć, wskazuje na tego nieprzytomnego faceta więcej, bo nam ograniczali zasób informacji. On tu nie przychodził, ten szef, jak go nazywają. Nie widziałam go nigdy. Chwila, to on jest ich szefem? Nie, on nie jest ich szefem. Oh. Czyli on miał, ten miał najwięcej styczności. Ale on będzie wiedzieć. Dobra, okej, okay, bo już... dobrze. Chociaż to by było ciekawe, jakby sobie szefa wsadzili do trumny i palili go nad ogniem. Nie... Z tego, co wiem, to on nie wiem, coś zrobił złego, zdradził, coś zrobił, że zdenerwował szefa i chciał się go pozbyć. To ten szef to wyjątkowy brutal w takim razie, skoro każdy, kto mu podpadnie, kończy w taki sposób. Chyba wolałbym śmierć. On tu cierpiał długie godziny, bo najpierw był pod małym ogniem i ten ogień po prostu rozpalali i ta trumna coraz niżej była. Okropne były to dźwięki, jak on krzyczał. Ona się tak wzdryga i zamyka oczy po prostu i po prostu na chwilę się milknie, aż myśląc nad tym. Chcę ją tak, wiesz, przytulić i tak poklepać. Dziękuję. Czy... Ktokolwiek tutaj wspominał, kim jest ich szef, gdzie on się znajduje? Wiem tylko, że przybiera czasami różne postaci i ciężko stwierdzić... Różne postacie? Przez cały wasz pobyt tutaj nie padło ani razu jakieś imię? Nie, zawsze mówią na niego szefu. A jak on przybiera postacie, to może być. Tak sobie mierzę paluchem na tym jednym gnomie i tak, trochę tak wzrostem mi trochę nie pasuje. Chociaż nie wiem, to może gnom jest, kuźwa, co ja. Może to ten Etin, dlatego taką dziwną poświatę dookoła siebie pośmiał. W ogóle o co chodziło z tą poświatą, może wiecie? On był jakoś zabezpieczony magicznie, czy co? Wypił eliksiry, jak tylko usłyszał, że ktoś tu idzie. On po prostu wypił eliksir, który dodał mu dodatkowy pancerz, który musieliście najpierw zbić. I też
wypił drugi, który dodał mu po prostu więcej siły. Eliksir krowej skóry? Coś w tym guście, tak. No, właśnie. A ogry się, nie wiem, chwaliły, były podjarane jakąś rejzą, którą planowali. Coś może, nie wiem, powiem po prostu, czy zamierzają napaść na Easter? Mówili, że chcą jakieś miasteczko napaść. Bardzo możliwe, że to o to chodzi. Świetnie. A, dobra, kompanio, chyba nam się skrócił pobyt w górach, bo jeśli ogry zamierzają napaść na Easter... A chyba się nie odbudowali jeszcze po poprzedniej napaści, nie? Jakoś długo się odbudowywali, nie? Czy się odbudowali? Nie, odbudowali się. A w sumie rok minął, tak? To od naszego przybycia rok minął, tak. No, to się już zdążyli tam palisadę postawić sobie, czy coś. To raz, dwa, mamy teraz 4 pasażerów na GP. A, jeszcze 8 pasażerów na GP. I na jaką GP? Taką gapę, która nie jest ujęta w naszych zapasach na podróż, Mordegard, żeby zwiedzić całe pasmo gór. Jak znajdziemy mój kołczan, to bez problemu będę w stanie coś upolować. Odzywa się Varys. No, to na zejściu z gór. Tylko nie wiem, ile czasu dokładnie jest do tego zejścia. Dobra, no w każdym razie weszliśmy na tą górę zasraną, zasypaną śniegiem i innym gównem, żeby znaleźć jakiś kwiatek płonący. Po to mi te rękawice i sobie je wyciągam z zapaska i chowam potem do plecaka. Płonący kwiatek, mówisz, odzywa się Orani. Tak. Tak? Chyba wiem, o co chodzi. Też chcieliśmy go znaleźć i prawie nam się to udało. No wtedy zostaliśmy właśnie zaatakowani. Co masz na myśli, mówiąc, prawie wam się udało? Widzieliście go już? Tak, z daleka, ale tak. Okej. Okay. To gdzie jest? Gdzieś u stóp góry obok. To nie jest jakoś daleko. To nam pomogło. Gdzieś u stóp góry nie będziemy obok. Się pierdalać na sam nie szczyt. Nie pamiętasz dokładnie? Znaczy, zaprowadzę was tam. To jest jedna z jaskiń, które tam się znajdują. Są takie bardziej ukryte, tam są takie małe przesmyki i tam ciężko wejść. Raczej większość z was tam nie wejdzie. Prędzej my, bo to wąskie przejście jest. Będziesz się czuła na siłach po tym wszystkim, co przeszłaś? Przypominam, że mamy miksturę pomniejszenia. To fakt, tak. Możecie użyć. Gorzej, jak skończy działać Nie, ten kwiat był zaraz za tym otworem. No, dziurę zawsze można powiększyć. Okej. Okay. Jak to jest wystarczająco blisko, to jeśli... Tak patrzę na gnomy, ludzi, elfy, półelfy, nie wiem, nie pamiętam już, i leżącego, spalonego ziutka prawie. W sumie nie wiem, czy on będzie miał ochotę iść z nami. Raczej nie ma za dużo do powiedzenia. W sumie tak, ale ktoś będzie musiał go nieść. Prawie, powiedzmy. No, nieważne. Ja bym wracał do Easter, jak się tam ogry, tylko... Ja przypominam, że z Easter to my mamy z Emo problem. Ja wiem. Tylko, że w Easter może być problem zaraz, drugi. Jak Dalos, rozwiążą się oba. Że się nawzajem wybiją. Tak, albo po prostu będzie oblężenie z dwóch stron. Albo tak, więc lepiej by było, gdybyśmy tam byli jednak. Jakby miało dojść do oblężenia z dwóch stron. A jak nas nie będzie, to oni przyjdą, ogry przyjdą, oni się wytłuką nawzajem i będzie super. I wytłuką w międzyczasie połowę miasteczka, bo ogry raczej nie będą patrzeć, czy zabijają fagasów
twojego ojca? Miasteczko już raz przeżyło, to drugi raz przeżyje. Ale obrońcy tego miasteczka mogą nie przeżyć. I co, absolutnie macie to w dupie, tak? Emma? Masz to absolutnie gdzieś. No, co, mam się przejmować? Żyłaś tam rok i absolutnie nic ci to nie... No i nie nabrałam jakiejś przyjaźni z kimś chorym, z kimś szczególnym. No, może powinnaś spróbować właśnie. Ja mam tam czego chronić. To dobrze. Nie mówię, że to źle. Ale nie lada z niej wojowniczka, więc na pewno sobie poradzi. U nas jest tu piątka. I co, będziemy siedzieć z rękami w kieszeniach, jak miasteczko? Dom, w którym mieszkaliśmy rok, wspólnie, będą niszczyć ogry i kurwa jacyś najemnicy twojego starego? No pewnie, że nie. To jest tylko jedna z opcji. Tak, drugą opcją jest, że wrócimy i zginiemy. Rozwiążemy problemy. No nie kręć nosem, no to też jest opcja, w sensie możliwość i tak może też się stać. Tak, może się tak stać. Jak boisz się śmierci w Easter, to pewnie. Nie będę cię zmuszał. Wtedy... Nie oczekuj, że będę cię niańczył całe życie. Wiem, że o to nie prosisz. Ale wiem, że tego potrzebujesz. Widzę, że... Spuszczam głowę. Widzę, że dużo się między wami dzieje, odzywa się Orani, ale zmieniając tak minimalnie temat, czuję się trochę winna temu, co musimy zrobić, co powinniśmy zrobić. Więc jakbym mogła wam w czymś pomóc, jak odzyskam trochę sił, to teraz nie wam pomogę. Tego kwiata znajdziemy, tak. Czyli najpierw w ogóle właśnie wszyscy powinni odpocząć, potem będziemy zjeść po tego kwiata, a potem ewentualnie podzielimy się i część osób pójdzie ostrzec Easter, o ile tych ogrów już nie ma, a my wtedy zwiniemy tego kwiata, i ja i Emma się zastanowimy, co mam ze sobą zrobić. Ja nie wiem. Z jednej strony, no tak, no człowiek ratowałby te miasteczko, z drugiej, samych ogry to tak, przed samymi ogrami tak, ale ta druga opcja to mnie się nie widzi. Kiedyś, odzywa się Naira, mieliśmy okazję ratować Pandalin w podobnej sytuacji i całkiem dobrze nam się to udało, więc myślę, że będziemy też w stanie wam chociaż strategicznie tutaj wspomóc. No tak, no jeżeli faktycznie istnieje zagrożenie, no to myślę, że powinniśmy tutaj zadziałać, tak? Szczególnie, że z tego będą piękne ballady potem, opisujące to, jak nam sprawnie pójdzie, tak? Będzie kolejne miasteczko uratowane, no i zobacz, i wiesz, Atro. Kolejne? Oni byli opisywani. Jakieś? Nie, w sensie mówię, że kolejne będzie, wiesz, opisywane gdzieś tam w dziejach, tak? Oni ogarnęli Pandalin, my ogarniemy Easter. My, czyli my, a ty będziesz niewidzialny. Tak. I ja napiszę o tym wszystkim. I słuchajcie, Bart musi przeżyć, bo inaczej nie będzie historii, tak? No i tak jest, w sens tak, no. Bart, tak. A towarzysz broni. No to ja was wspieram jak mogę, tak? Poklepię w ramię, rzucę dobrym słowem, no. No zawsze będzie mieć dobrze harfiarzy po swojej stronie. Jak patrzę na Nairę i Warysa. No właśnie. Hafciarze to jest zawsze dobra rzecz. Tak? Też patrzę na nich. No i tak Naira wzrusza ramionami. Wszystkich zawsze jest warto mieć po swojej stronie, o ile są w stanie pomóc.
Nie musicie tego ukrywać, widziałem wasz list, rozpoznaję ten szyfr. Może nie jestem w stanie go rozczytać, ale sam styl rozpoznaję. Miałeś z nim do czynienia? Pyta się Varys. No powiedzmy, tak. Patrzy się na ciebie podejrzliwie. A nie jedno się we wrotach Baldura widziało. Kto tam jest teraz wysoką harfiarką? Rzadko kiedy się spotyka osoby, które nie są z tego grona, które znają więcej szczegółów. Tak, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że lepiej nie spotkać takich. Ale powiedzmy, że jestem wyjątkiem. Już jestem wyjątkiem. Czyli byłeś po tej drugiej stronie barykady. No. A podzielicie się jakimiś informacjami ze swojej strony, jak ja chcę, odkrywam przed wami karty? No, co nieco możemy powiedzieć. Nie powiem ci, kto jest najwyższą harfiarką. To domyślam nie ma się. Takiej możliwości. Spokojnie. Ale możemy powiedzieć, dlaczego tutaj przybyliśmy i co już wiemy. Myślę, że to może pomóc w tej sprawie. Czy Mordegard może w międzyczasie tak znacząco zacząć unosić brew? Bo on wiedział, obie brwi nawet, on wiedział do wszystkich, tak jakby dostał paraliżu na twarzy, albo jakichś takich dziwnych tych wydrugów, bo on od samego początku mówił o harfiarzach, ale nie, nikt go kurwa nie słuchał, nie, nie, o sobie też mówił i też go nikt kurwa nie słuchał. Więc jego frustracja rośnie z jego brwiami, wiesz? To znaczy to, że oni byli harfiarzami, to wiemy wszyscy, bo to było powiedziane, ja to chyba powiedziałem, że ten szyfr jest harfiarski, ale Mordegard się wykłócał, że Elmenor też jest harfiarzem, bo nosi harfę. Ja się no z tobą kłóciłem, że Elmenor będąc harfiarzem nie nosiłby harfy, bo co za harfiarz nosi harfę ze sobą, żeby pokazywać każdemu, że jest harfiarzem. Ale teraz mają kontrakty ewidentnie, bo odeszli razem, więc on jest tym Ja tego harfiarzem. Nie widziałem. Więc w sumie ty Mordegard też mogłeś nie widzieć, bo zajmowałeś się wtedy. No ale orami. Kątem oka mogłem zauważyć, że oni gdzieś tam odchodzą. Ale nie zauważyłeś. No możemy sobie rzucić na spostrzegawczość. Teraz już za późno. Już było, minęło. Było jakieś godziny temu. Więc ty tam sobie unosisz brwi, a tak... No tak, wiem o tym. Tak. I słucham, co ma mi do powiedzenia Varys, czy Nyra do mnie mówi. Varys tak spogląda na każdego z was po kolei, trochę ignorując te brwi Mordegarda. I po prostu zaczyna opowiadać wszystko, co jest w stanie wam powiedzieć. I dziękuję bardzo za sesję. Na przestrzeni czasu nie zmieniło się tak naprawdę nic, tym bardziej nie zmieniło się moje podejście do kapłanki z miasteczka Easter. Jak zawsze lubię sobie o niej napisać coś ciekawego, dlatego dzisiaj podzielę się z wami utworem na temat dotyczącym spracowanej ręki kapłanki. Przyszła dzisiaj do nas, lecz czemu właśnie ona? Znajoma kapłanka, lecz jej ręka wysuszona. Czyżby w końcu kara dosięgła ją zasłużona, że ręka jej wygląda jak na śmierć zagłodzona? Przyznaj się nareszcie, kobieto bez sumienia, co na mieście robisz, co mężczyzn życie zmienia. Na początku ich spraszała, wiele obiecywała, teraz pracować musi i się doczekała. Ręka zmęczona, mocno spracowana, od masowania koleżki każdego w Easter pana.